Spoko, spoko. Witam Ciebie, Rafał, z tej strony się kłania serdecznie. Słuchaj, przyszedłem do was. Ja powiem Ci tak, chciałem tutaj porozmawiać sobie otwarcie właśnie na temat, no właśnie temat tego, czego Ty też przeżywasz. Ja przeżywałem to kiedyś, jak miałem tam swoje 5 minut, przyszedłem tutaj stricte po, właśnie na temat hejtu, stalkingu. Tak, na temat nękania w internecie, no bo to jest temat tabu, a wiesz, no, obiektywnie chciałbym na ten temat porozmawiać, na temat tego całego zjawiska, tak, bo jako, ty jesteś twórcą, no bo jakby nie patrzeć, tworzysz coś na YouTube, bierzesz, jakby z tego dostajesz jakieś tam wynagrodzenie, jesteś twórcą, no tak, na YouTube, ja swego czasu też oprócz pato streamów, bo jakby większość, wiesz, mojego czasu to były pato streamy, jakby nie patrzeć, ale też swego czasu z początku stworzyłem na YouTube. I też jakby z tego jakoś tam finansowe korzyści utrzymywałem i z tego żyłem. I dlatego też jakby my wiemy, tak? Bo tutaj widzowie jakby słuchacze nie wiedzą, z czym to się tak naprawdę je od środka. I też jakby chciałbym poruszyć genezę, jako my tutaj twórcy, też jakby jaki dajemy, wiesz, taki kurczę przekaz, jakby taki, wiesz, jakby taki dla odbiorcy, wiesz, jakie są po prostu zachowania, nie? Twórców, wiesz, ja teraz stricte nie nagrywam na YouTube, bo też zajmę się życiem troszeczkę i też jakby na to trochę z innej perspektywy patrzę na dzień dzisiejszy, bo nie utrzymuję się z internetu. I kurde, też jakby, no, dla mnie jesteś osobą bardzo kontrowersyjną, ale zarazem też jakby, no mówię, ty tworzysz na YouTube, ja też tworzyłem i też jakby, no tworzysz coś, tak? Tutaj, no, przyciągasz, no, widownia jest, tak? Czy to są hejterzy, czy to są słuchacze, którzy tutaj są w domu, którzy cię wspierają, to też jakby tworzysz, jakby nie patrzeć tutaj, no coś, jakiś content, tak? Tak zwany, czyli YouTube profesjonalny. Więc, nie wiem, taka moja propozycja, się rozgadałem, przepraszam, tak obiektywistycznie, żeby nakreślić cały ten temat i całą genezę dzisiejszej rozmowy. Czyli, Elu, dla mnie to jest propozycja taka, żebyśmy porozmawiali na tematy wyżej wspomniane i wiesz, tak szczerze, nie? Realistycznie, obiektywistycznie, tak, żeby słuchacze też wiele rzeczy się, no, że dowiedzieli jakby z innej perspektywy, z perspektywy naszej, z perspektywy twórców. Także, Elu, czy ty może akceptujesz taką formułę, czy też może masz jakieś poprawki swoje? Tak, nie ma, słuchać cię. Halo. Teraz już nie słychać. Nie słychać, Elu. Coś z internetem chyba problemy jakieś. Może nawet nie tyle, co z internetem, może coś być z Discordem. To się często na podium zdarza, nie wiem dlaczego, bo jak jest dużo ludzi, to się coś wiesza czasami, wiesz? Ja mówię, ja coś nie znam tak stricte. Słychać mnie? Tak, słychać. No więc ja może tak zacznę oficjalnie. Chciałam bardzo serdecznie przywitać Rafa Tusa, Rafała Kowalczyka na naszym serwerze i podziękować w imieniu członków. No i będziemy sobie rozmawiać właśnie z tobą na takie różne tematy związane z twoją aktywnością w internecie, ale też właśnie z różnymi pułapkami, które czyhają na twórców internetowych, liverów, streamerów, żebyś coś po prostu powiedział od siebie. Także zakładam, ponieważ dla nas nagrywa jeden z naszych członków, będzie nagranie z tej rozmowy. Pewnie tam inne osoby nagrywały, więc po prostu chciałam taki wstęp tylko powiedzieć, że witamy cię serdecznie, Rafale, i dziękujemy, że przyszedłeś. No i mam nadzieję, że coś ciekawego naszym członkom serwera, ale też innym osobom opowiesz. Ja również. Ludzie znają mnie z dymów, ale dzisiaj porozmawiamy trochę na temat teorii, na temat, no, teoretyczny temat, który my tutaj, no ty przeżywasz, ja przeżywałem też swego czasu, no, ruszymy z grubej rury po prostu, na temat, kurde, tego takiego nękania, nie? Nie wiem, ty jakby tworzysz na YouTube treści, też robisz swoje streamy, masz content, masz swoich słuchaczy.
Ja na przykład nie wiem, czy nasza rozmowa ma coś się toczyć tego. Ja może opowiem trochę też o mojej przyszłości. Czy to będzie za nudne? Jak myślisz? No nie, no Rafał, opowiadaj i najwyżej jak już się tam wypowiesz na te tematy, to później ci, ja mam też kilka tam jakichś pytań do ciebie i mamy tutaj też gangusiów parę i oni też na przykład później może tam się coś dodadzą, czy coś się wypowiedzą, czy jakieś pytania ci zadadzą. Ela też się na pewno wypowie i na razie jak masz coś do powiedzenia, to możesz opowiedzieć. No ja mam w zasadzie, przyszedłem tutaj głównie, żeby porozmawiać z Elą i mam w zasadzie dla niej pierwsze ja pytanie, czy je mogę zadać? Tak, oczywiście. Bo Elu, patrz, ja na przykład swego czasu miałem tak, jak tworzyłem już pato streamy, już jakby była no, gruba patologia. To po prostu moje adresy wyciekały, dostawałem też, kurde, miałem taki adres raz do Piłsudskiego 9 w Siedlcach i miałem, więc to policja przyjeżdżała i się pytała, ile zarabiam z streamu. A ja chciałem im wódkę lać pijany. Taka mała anegdotka. I ty też masz takie, kurde, incydenty, które pojawiają się u ciebie, jakby, i moje pytanie brzmi, czy niszczy ci to jakby, czy niszczy ci to psychikę? Czy czujesz się, wiesz, no na przykład powiem szczerze, że trochę zniszczyło swego czasu. Że mówię, co głównym problemem był alkohol, bo piłem dużo. Dużo alkoholu lubiłem. Lubię, nie wiem, bo nie piję. I u mnie to był taki główny powód. Ty też czasami sobie tam pijesz, oczywiście ja to no offense, nie to, że to jest twoja sprawa. Czy tam jakiś masz problem z alkoholem, czy nie. Ja w ogóle, tak, zgadzam się z tym, że wzywanie policji czasami jest powód, a bardzo często nie ma powodu i tylko na złość wzywają. To bardzo przeszkadza. Tak, to bardzo przeszkadza. Ale w ogóle całą tą rozmowę chciałam po prostu kierować, bo mi się kiedyś nie spodobało, ja oglądałam na TVN czy gdzieś tam w telewizji jakiś taki wywiad z tobą. No tak, tak. Ci redaktorzy z tobą rozmawiali tak, że ty im się zwierzałeś, prawda? A potem zrobili taką narrację, że to jest twoja wina, że ty jakieś złe wzorce przekazujesz ludziom. A ja właśnie uważam, że my, youtuberzy, ludzie, którzy robią live, transmisje na żywo, to my sobie chcemy po prostu gdzieś tam zaistnieć w tym internecie i to właśnie ci widzowie nas podpuszczają, żeby robić jakieś różne głupie rzeczy. I na przykład my się łączymy, chcemy jakoś normalnie sobie tam rozmawiać, a na przykład mi piszą widzowie, zrób świecę. I wszyscy piszą, zrób świecę. Albo na przykład wypij piwo, no nie? I tam ci pisze 100 osób. No to jest nie w porządku, prawda? Że tak manipulują. Że łączysz się, chcesz sobie porozmawiać, czasami nawet się czujesz samotnie, chcesz sobie pogadać, normalnie chcesz takiego live'a normalnego zrobić, a tam po prostu setki ludzi cię podpuszczają do jakichś głupich rzeczy, prawda? I potem się mówi, że to jest nasza wina, że my to zrobiliśmy, a nikt nie pamięta, że to ci widzowie podpuszczali, prawda? Halo? Rafał, jesteś? Może ma Rafał ten sam problem? Jeżeli, Rafał, coś mówisz i cię nie słychać... O, brawo. Ja też chciałem właśnie o tym, Ela, wspomnieć, ale mnie już uprzedziłaś, nie? Bardzo ładnie tu ubrałaś słowa. A to może po prostu, skoro jest taki problem, to kilka osób na razie usuniemy z podium, żeby nie było za dużo, może dlatego jest problem. Chyba nie, bo wiesz co, to się często dzieje. Teraz. Nawet ja byłem sam wcześniej na podium i miałem to samo i musiałem wchodzić i wychodzić. To nie ma znaczenia żadnego. Słyszysz nas już, Rafale? Rafał. Bo to trzeba wyłączyć całkowicie, zamknąć apkę Discorda i wejść z powrotem. Rafcio już wchodzi. Rafał, jeżeli dalej nie będziesz mógł mówić, to musisz wyłączyć apkę Discorda, nie? Wyjść z Discorda, zamknąć apkę i połączyć się z powrotem. I powinno wtedy działać. Często są takie problemy, nie? Trzeba zamknąć apkę Discord i powinno wszystko działać. A ty nie potrzebujesz go akceptować, żeby dołączył do rozmowy?
Ja go akceptuję za każdym razem, jak tylko wchodzi. Aha. No, w każdym razie widzę, że tutaj były problemy. Ja tutaj kurde, a tutaj coś psuło. Tak, jest tak. Rafał. Nie było mnie słychać. Mhm. No dobrze, dobrze. Ja do was gadam i wy w ogóle nie reagujecie. I tak ja pierdzielę, co dopiero się przyjrzyjem. Nieważne. No, ja zadałem ci takie pytanie podczas tych problemów technicznych. Czy uważasz siebie za pato streamerkę? No, niektórzy uważają, że ja idę w kierunku pato streamingu. Ja siebie nie uważam, ale widzowie mnie uważają już niektórzy za pato streamerkę. No, bo nawiązujemy do tego, że widzowie, mówisz sądzić, że widzowie cię podkręcają do, na przykład do tego robienia świetnie, no bo ja... Tak, że oni mnie podpuszczają. Ale jak przekaz dajemy do tego, bo ty też te pijesz tam kurde browary na transmisjach, nie? Tak. Normalnie. No, wiem o co chodzi. Żeby... Widzowie mnie podpuszczają, hejterzy, do robienia różnych głupich rzeczy, a ja nie wiem, że to są hejterzy. Myślę, że to są jakieś życzliwe mi osoby i jak bardzo dużo ludzi pisze na czacie, żebym coś zrobiła, to... Nie umiem tego ocenić, sama jestem, robię tego live'a. Ja jestem jedna, tych ludzi jest setki. I zaczynam ich słuchać po prostu. Takie pranie mózgu. Ale oni ci cisną, czy jakby próbują ci w świnie podłożyć, czy jakby, no bo, nie wiem, u mnie to było różnie. To przykład, było tak, że... Bo ja na przykład na jakimś live'ie wypiłam szampana tam z jakiejś okazji i ten szampan mi uderzył do głowy, to teraz mi ciągle piszą, żebym otworzyła Dorato, cały czas. Dorato. No a jak ja wypiję całe Dorato, takiego szampana, no to będę pijana, nie? No i oni cały czas mnie podpuszczają, żebym piła to Dorato na tym live'ie. No to jest na przykład pierwsza rzecz, nie? Druga rzecz mi mówią, żebym się przebierała, rozbierała w jakieś różne ubrania. Ale bo co, i co sprawia ci problem, czy bo jak to jest, bo... Nie, no i to... Ja z takiej perspektywy na to patrzę, że ty jesteś no twórcą, tak? Teraz że ty zdajesz sobie sprawę z tego, co ty robisz, nie? Bo nie wiem, czy ja z dłuższego czasu nie zacząłem zdawać sprawę z tego, co ja robię. Była ostra patologia, było dużo alkoholu, były jakieś pojebane akcje. No, patologia straszna. I kurde, wiesz, no i tutaj jakby nie śledzę ciebie, nie jestem jakimś twoim fanem, tylko stricte przede sobą porozmawiać jako twórca z twórcą i chodzi mi o to, że wiem, że tworzysz tu rzeczy, wiesz, obiektywnie patrzyłem troszeczkę na to, co się dzieje w sieci, na twoje też aktualności i też jakby z takiej perspektywy zakładam, a ty mówisz mi, że widzowie podpuszczają cię do takich czynów, to może, ale ty wtedy jesteś pijana, czy jesteś trzeźwa? Bo jak to jest? No nie, jestem trzeźwa, ale oni mnie podpuszczają do robienia różnych głupich rzeczy i ponieważ ja jestem jedna, a na czacie pisze 100 osób to samo, jakąś jedną głupią rzecz, żebym zrobiła, to ja nagle temu ulegam i robię to. Nie czujesz się, Rafał? Przepraszam, że przerwę. Takie pranie mózgu, manipulacja. Ja jestem jedna. Przebierz się, rozbierz się, przebierz się, rozbierz się, rozbierz się. Inne ubranie, rozbierz się, rozbierz się, rozbierz się. Znaczy, no ja ci powiem, poczekaj. Przepraszam, Elu. Ja wiem, do czego ty dążysz, Elu. Ja tak myślisz, że to jest głupie? A potem wierzysz, że się przebierasz na tym. Ja ci powiem w ten sposób. Ja jakby wiem, o czym mówisz. Ja z perspektywy czasu też na to troszeczkę inaczej patrzę, bo nie zwalam też winy na widza, bo jakby ja też z perspektywy czasu, oczywiście nie oceniając siebie, tylko mówiąc o mojej historii, rozumiałem to, że przysyłałem też negatywne emocje, wiesz, no to co robiłem, to było coś, co było złe po prostu, tak? No i coś, moje niektóre czyny były złe, nieprzemyślane i jakby w taki sposób genezy, znaczy na to patrzę, jako my, twórcy, po prostu wiesz,
oddajemy odbiorcy jakie po prostu odczucia, tak? No bo to, że ty mówisz, że masz dużo tych hejterów, nie? Bo jakby ja sam nie będę ukrywać, jestem na grupach, o których niepochlebnie o tobie mówią. Ja jakby słucham po prostu, słucham, bo dla mnie też Discordy jest to takie ciekawe zjawisko. Ja od stycznia też założyłem jakiś tam swój Discord. Prezes i spółka spontanicznie całkiem właśnie swoim moderatorem był u mnie wiceprezesem, dosyć wysoką rangą postawionym, troszeczkę sprawy popsuła, to już nieważne, no. I też dla mnie to jest ciekawe, co tu się dzieje, no bo jakby masz fanbase, kurde, dwóch jakby frontów, znaczy tutaj już ludzi, którzy jakby, jak ty mówisz, podbliżają się do takich jakby dziwnych czynów. Też jakby ludzi, nie wiem, którzy się tutaj wspierają, to już wszedłem w zasadzie, poczytałem troszeczkę, no. I też jakby nie patrzeć, no, robisz wokół siebie szum. I też no jakby narażasz się przez to na hejt, no jakby nie patrzeć. Coś się zawsze są czegoś plusy i minusy. No i taka moja geneza pytania jest, myślisz, że ty dajesz jakby ludziom, wiesz, bo dzieją się wokół ciebie też jakby nie patrzeć kontrowersyjne akcje. I tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, chciałem o tym też porozmawiać. Oczywiście w normalny sposób. I ty myślisz, że jakby wiesz, bo ja myślę, że wiesz, mi się wydaje, że ambicje jakieś na pewno masz i czy ty jakby tworząc taki kurde content chaotyczny wokół siebie, jakieś non-stop intrygi, jakieś non-stop kurde, wiadomo, ja wiem, rozumiem, że internet lubi, prawda, pożywkuje się przede wszystkim intrygami, pożywkuje się, że dzieją się jakieś, prawda, różnego rodzaju akcje no kontrowersyjne, tak? Nie wiem, nie myślałeś, żeby na przykład to jest też twoim problemem, że ty się narażasz na takie rzeczy, narażasz się na właśnie taką manipulację, jak ty to mówisz widzów, przez to, że przez swoje jakby niektóre, wiesz, kurde zachowania, które ty prezentujesz na internecie, no to wiesz, no jakby nie patrzeć, ja tu mówię z mojej takiej autopsji, ja też jak prezentowałem chujowe zachowania na internecie, miałem bardzo, bardzo, ale to bardzo wielkie problemy, grosse problemy. I kurde, dlatego też jest jakby z perspektywy czasu, jakby kiedy też troszeczkę od tego wszystkiego odbiłem, ponaprawiałem niektóre części, też jakby przychodzę do ciebie porozmawiać w taki sposób. Więc jak ty na ten temat, jak ty odniesiesz się do takiego mojego pytania? Jak się zbyt długo rozwijam, to też powiedzcie mi, no może kurde, ja za długo gadam, tylko też te wyjaśnić, bo też lubię, nie lubię po prostu nie dociągnąć i nie lubię jakby jakieś... Nie ma, Rafał, problemu, tylko ja właśnie chciałem jedno właśnie takie coś wyjaśnić, bo nie czułeś na przykład kiedyś czegoś takiego, że po prostu widzowie po prostu nakłaniali cię do coraz bardziej takich kontrowersyjnych zachowań właśnie w internecie, po prostu, że rosły ci te liczby, cyferki, nie? Miałeś coraz głównie więcej... u mnie głównym czynnikiem była wódka, ja piłem alkohol w dużych ilościach. Lubiłem pić, czyli lubię, nie wiem, bo nie pił. Czyli dlatego byłeś bardziej skłonny robić to, czego widzowie oczekiwali. Ja powiem ci, jak ja teraz rozkminiam moje cechy osobowości i powiem ci, że też jakby wiem, że jestem, kurde, podatny na manipulacje, a po wódce, kiedy jestem też odurzony, czy też po używkach i różnego rodzaju twardych narkotykach, kiedy popadam w jakieś tam kurde cugi, no to jest chujnia, dlatego też nie chcę jakieś takie życie w miarę na poziomie, co tu na zachodzie prowadzę, na spokojnie nikomu nie wadzę, kurwa, i wiesz, i też nie chcę mi się do tego, nie wiem, bo te pytanie moje to było jakieś, ale dla ciebie jakieś urażające, czy to lipa? Nie, słuchaj, bo wypadłem z kontekstu, przepraszam. Chodzi o to, Rafał, że widzowie od ciebie oczekiwali, prawda, niektórych rzeczy. W sensie takim stricte, no, chcieli tego, co robiłeś, podobało im się to i robiłeś to też dla nich, co nie? Czy nie? Dla nich? No, powiem ci, że no tak, kurwa, mnie nie było granic. My to, wiesz, ja zawsze jakoś robię, zawsze jak coś robię i wiem, że będę miał z tego korzyść, to zawsze przykładam się tego na 120%, tak samo jest teraz w moim takim normalnym życiu, które prowadzę. Tak. Słychać mnie, bo przez chwilkę mnie nie było. Słychać. Ja to dlatego ci nic nie mówię. Chciałam powiedzieć taką rzecz, że ja raczej jestem taką skromną osobą, nie mam dużo odsłon, nie jestem taką gwiazdą jak ty, Rafale. Dlatego ja się nie chciałam skupiać, ale wiesz, chodzi o ilość odsłon,
Ale poprawka od razu chciałbym. Ja nie jestem, ja nie jestem gwiazdą, ja jestem zjawiskiem. Ja jestem zjawiskiem. Ja jestem naprawdę zjawiskiem internetowym, jakimś tam tworem, który sobie wytworzyłem. Jakąś tam, właśnie. Ale u mnie genezą jest to, że u mnie był alkoholizm. U mnie był alkoholizm, ja jestem trzeźwym alkoholikiem. Niestety tak wyszło. Ale bo u mnie widzisz, też ojciec tam też był. No, długa historia, nieważne, rodziny to nie będę też moje mieszkanie opowiadał, bo też się widzisz. I u mnie też jest to, że ja lubię się kurwa zwierzać niepotrzebnie. No. Ale wracając do tematu, zadałem takie pytanie, kurde, czy ty tak, nie że... wiem, czy pytałaś, nie? Nie, bo ja nie mam dużo widzów. I nie chciałam wnikać akurat tutaj przed wszystkimi osobami w jakieś szczegóły z mojej pracy i życia, tylko o samym zjawisku chciałam porozmawiać, prawda? Że ludzie niepotrzebnie winią nas, twórców, że my różne rzeczy robimy, a my tak naprawdę robimy to pod wpływem widzów. Tak, o to chodzi, Rafał, właśnie, że widzowie oczekują od ciebie i ty coraz bardziej skrajne zachowania dla nich prezentujesz, bo... Oni nawet nie tyle, że oczekują, co proszą, wysyłają donaty, wyzwiska, naciskają, powtarzają setki razy, żeby coś zrobić, podpuszczają... Potem jest za to kara, przysyłają policję, są jakieś konsekwencje, potem znowu podpuszczają takie po prostu pranie mózgu. Przez widzów. Ja uważam, że to jest wina widzów. Ja przepraszam, że nie nasza, tylko widzów. Ale ktoś może mnie? Powiedzieć, Słuchaj że mnie? Niby my możemy to kontrolować. Ale właśnie się nie da, bo jak na przykład jest na, jak ja mam na live'ie 1500 osób i one mi tam coś cały czas wtłaczają na tym czacie, że ja mam coś zrobić, a ja jestem sama jedna przed tą kamerą, no to jest ogromna presja, nie? Te 1500 osób. Tak. Tak, słychać. Za późno. Niestety wypadł ten. Może się połącz. Na pewno się połączy. Ale czemu, Janysie, tutaj jest taki problem właśnie z tym? Wiesz co, wszędzie tak było zawsze i na Kocbrowie, to jest wina Discorda. Aha, aha. Ja, halo, szajsę, to nie wiem, co tutaj się dzieje. O! Jesteś, no. No, ja cały czas właśnie chciałam wytłumaczyć ludziom, że my jesteśmy tylko... My tylko występujemy, a ludzie oczekują od nas jakichś różnych dziwnych zachowań, a potem nas za to jeszcze w dodatku oceniają i się na nas mszczą, że my to robimy. I to jest nie w porządku, moim zdaniem. Halo? No, Rafał chyba znowu ma ten sam problem. Trzeba włączyć i wyłączyć Discorda, no. Bo ja na początku, jak zaczęłam robić live'y, to sobie robiłam fajne live'y z córką, że jesteśmy na Sankach, gdzieś tam w terenie, zrobiłam urodziny dziecka. Kurwa. Bardzo. A potem zaczęto mnie właśnie nakłaniać do jakichś różnych dziwnych zachowań i dzisiaj jest jak jest, no nie? Więc też myślę, że Rafał też miał taką... Tak, a jak tylko na przykład... Tylko jakoś postępowało. Tysiąc ludzi na czacie. Ten Discord coś wam się psuje, cholera jasna chyba. Tysiąc, ale to wszędzie tak jest, Rafał. Tysiąc ludzi ci pisze na czacie, na przykład zrób to, zrób tamto. I ludzie na przykład oczekują od ciebie, na przykład jakiś tam... No i ty to dla nich robisz, nie? Często bardzo nieświadomie czasami dajesz się, jakby to powiedzieć, przystajesz na to, nie? No ja dlatego przestałem to robić, kurwa, stary, bo też zrozumiałem, jakie ja zachowanie, kurwa, prezentowałem. Jera, wiesz, jakby ja tutaj też dążę do tego, bo patrz, no bo jakby ja też rozmawiałem z twoimi jakby no hejterami i tych ci, którzy ludzi mają do ciebie problem. Wspomniałeś tutaj na przykład właśnie, że z córką nagrywasz filmy, nie, i tak dalej. Jakby kurde, wy tworzycie sobie fajne, znaczy tu nie, przepraszam bardzo, bo już, o kurwa, to już w złą stronę idę, bo to już jak nie, mieszam się w prywatność, ja przepraszam teraz, już w tym kierunku to poszedłem. Chodzi mi o to, kurde, że ja... Że jakby jakie my dawaliśmy, ja dawałem, ty dajesz wiesz, emocje widzą, jakby robiąc różnego rodzaju kontrowersyjne rzeczy.
Czy według ciebie widzowie też czasami negują i tworzą sobie do powiedzenia? Bo na przykład w moim przypadku tak kurde jest. Jest takie forum Wykopi, tam na przykład sobie często kiedyś bardzo aktywnie jakieś różnego rodzaju, nawet dla mnie dziwne farmazony wymyślali, też często mnie tam stalkowali, szukali moich adresów, bardzo utrudniali jakieś dziwne rzeczy, kurde, robili tam, gdzie na przykład wynajmowałem hotele i tak dalej. Ale też na przykład z czasem zrozumiałem, że robili to, bo przeze mnie, bo odpierdalałem, a ja odpierdalałem te bardzo streamy. Tak, to jest błędne koło i od co najbardziej się z tym zgodzę, jest to błędne koło. Nie zamyka się, a jak to było? Jak to się w ogóle zaczęło, że ty zacząłeś live'ować? U mnie, powiem tak ci w skrócie, postaram się, myślę, że zrobię to spontanicznie. Ja miałem 19, przepraszam bardzo, 21 lat. 21 lat miałem. I tak spontanicznie siedziałem sobie w barze z Marleną. Piłem sobie 6 browarów. Oglądałem sobie Harafonixa, jak on w Tibie grał. Ja też grałem dużo w Tibie laptopa, tam wtedy miałem, kupiłem nowego, dobry jak na tamte czasy. I powiedziałem sobie, a czemu ja sobie nie postreamuję, kurde. Tak spontanicznie odpaliłem, wiadomo, piwa od razu, waliłem tam, pijany byłem. To ile miałeś lat? 21, no. Streamowałem i tak coraz więcej tych widzów. I to mniej więcej który był rok? To był rok 2017, 13 grudnia pierwszy stream na Twitchu odpaliłem. Aha, tak 2017? Jo, a później ja i pracowałem też, nie? W Gielesie pracowałem na magazynie i czasami jeździłem dodatkowo i to. Od 16 do 20 pracowałem, a w dzień robiłem drunk, w dzień normalny streamy grałem w tą grę, ludzie oglądali w tą grę, grałem, różnego też rodzaju intrygi się tworzyły. Tam u mamy, kurde, streamowałem, moja mama też, kurde, no, patologię tam robiłem, bo siedziałem, w weekend był to browary, waliłem, a w moim domu było dwóch moich braci, oni też byli małolaty i ja tam siedziałem też, kurde, i wiesz, mieliśmy dwa pokoje, nie? Ale ja siedziałem sobie, na to było okno, otworzyłem, kurde, browary sobie waliłem, albo wódkę i grałem w tą gierkę. Też tam ludzie mi siano wysyłali, później ten bokser tam mnie wyczaił. Tam poglądał mnie, wybił mnie trochę, tam w ogóle jakieś pojebane akcje, kurde, porobiłem właśnie, bo też jakby przez moje no, słabą psychę, przez moje słabe czynniki psychy. I no już duża, długa, kurde, historia. To nie jest historia na dzisiejszy wieczór, bo ludzie by tutaj by mnie chyba zjedli za to, że zanudzę ich. To ty zacząłeś w 2017, wtedy, kiedy ja zaczęłam robić tak na poważnie takie daily vlogi. No, a powiedz mi, co, i jakby, aha. Ja myślałam, że ty wcześniej zacząłeś. Nie. Mówię to dosyć szybko, bo mówię, dlatego to jest dla mnie zjawisko, a nie jakiś tam sława, bo to dla mnie przyszło. Teraz czyli ty szybko zabłysnąłeś i szybko zgasłeś. Szybko zabłysnąłeś. O, kurwa, little pocisk poleciał. No, wiesz co, powiem ci, że zgasłem przez moje, kurwa, na pewno jakieś decyzje błędne, które podejmowałem i przez, no tak jak mówię, no ja piłem dużo alkoholu i to mnie też zgubiło. Niektóre są miłe wspomnienia, czykolwiek przez to podejmowałem błędne decyzje, które odbiły się na moich finansach z tego czasu. Bardzo dużo problemów miałem przez alkohol głównie. Znaczy nie przez alkohol, tylko przez to, że piłem. Ale wtedy jak zaczynałeś w 2017 roku, to wtedy już piłeś właśnie ten alkohol? Jo, od razu od samego początku, czy na przykład to było pod wpływem tego stresu? Ela, ty masz 52 lata, ale ja powiem, pogadam z tobą normalnie, jakbym z koleżanką gadał. Ja powiem ci tak, ja jak miałem 12 lat, to moi starzy się rozwiedli. I przeprowadziłem się z mamuszką na najbardziej takie patologiczne osiedle, mnie tam w mieście w Siedlcach. No i tam, kurde, jak miałem 13 lat, to tam bazowałem z tymi dzieciakami, tam, kurde, oni tam później mnie pocisnęli i tam, wiesz, terroryzowali mnie też, ja używałem narkotyki, amfetaminę dużo waliłem, wódkę piłem, w ogóle zioło jarałem. I co? No i jak miałem 16 lat, to pierwszy przypomniałem, policja mi wpadła, bo dealowałem, bawiłem się trochę, głupotę zrobiłem tam, ale nieważne, to już tam za mną. No i o czym my mówiliśmy? O tym, jakie było pytanie, możesz powtórzyć? Że... Bo ja myślałam, że ty na przykład zacząłeś pić ten alkohol pod wpływem tego, że robiłeś te live'y, ale ty mówisz, że już wcześniej to się zaczęło, tak? Ale nie, bo myśmy myśleli, że też jakąś opowiesz widzom swoją historię właśnie, to jest ciekawe.
Jeśli na to wyrazisz zgodę, jak najbardziej. Ja mogę w jakimś skrócie, bo też nie chcę tutaj zrobić. To może za chwilę. Mówię, że nikt cię tutaj nie chce oceniać, ani żadnych właśnie... No, najpierw może pytania. Poczekaj chwilę, widły w gnoju. Ja mam jeszcze takie właśnie pytanie do Rafała, bo Rafał, kiedyś mi opowiadałeś, Rafał, bo jest taki Discord, Radio Ceglarska, nie? I tam jest taka administratorka, Martyna Zadrożna, nie? Tak, jest. Ty mi kiedyś o niej opowiadałeś. Słuchajcie mnie, ja wam powiem, co to kurwa jest. To jest jebana manipulantka, oszustka, pierdolona szmata, ja jej nigdy kurwa na oczy nie widziałem, kurwa nigdy jej krzesłem nie zajebałem, a z te farmazony to mnie z chęcią zajebał. Bo jest jebana, żeś mi kurwa naniszczyła zdrowia psychicznego, szmata jebana, moją matkę zastraszała, że kurwa ktoś tam mnie pod klatką czeka, a ja w międzyczasie kurwa byłem czyku w Warszawie, szmata pierdolona. I przepraszam, że tak teraz wybuchłem, ale dla mnie to jest zwykła kurwa, do mnie rodzinę w to mieszała szmata, jeszcze odpowie za swoje czyny, prędzej czy później, pierdolona, kurwo, pamiętaj, jak to słuchasz, kurwo, że ci depczę po piętach, a teraz się umocniłem i zobaczymy, kto tu kurwa jest myśliwym, a kto zwierzyną teraz. I obiecuję ci to, nie kurwa jutro, nie za tydzień, nie za rok, nie za dwa, chuj wie kiedy. Przyjdzie taki dzień, że się spotkamy. Pamiętaj, kurwa. Ale ja nie Góra z górą się nie zejdzie, ale człowiek człowiekiem zawsze. To nie są groźby. To tylko, kurwa, po prostu wyrównanie, kurwa. Dziękuję bardzo. Ale ja Rafał, to może... Janusz, teraz to, żeś, kurwa, pojechał. Mam wyjebane, to dla was jest. Dobrze. Powiedziałam trochę. Rafał, to może opowiesz więcej, co ona ci robiła i tak dalej... W sensie, w jaki sposób one cię prześladowały? Ale może nie, bo ja chciałam powiedzieć, bo Janusowi chodzi o to, że ja też mam konflikt z tą osobą, ale nie, to nie chodzi o to, my nie chcemy tutaj na serwerze też, żeby się źle wypowiadano o kimkolwiek. Nie. Także chciałam po prostu powiedzieć taką rzecz, że tak jak i do Rafatusa, żeby nie mówić jakichś uwag, no to też po prostu no nie krytykujmy, ale też po prostu Janusz zmierza do tego, że ja też z tą osobą, z tą Martyną też mam problem, bo też mi dokucza, zasławia mi i tak dalej, ale o tym dzisiaj w sumie nie chcieliśmy mówić tak szczegółowo. Zjawisko hejtu, no to, bo to... Także skoro to poszło tak trochę w tym kierunku złym, no to przepraszamy wszystkich widzów za to. Mhm. Ale właśnie, Rafatusie, tak nawiasem mówiąc, zanim będą te pytania od widzów, prawda? Podamy, żeby łapki podnosili do góry i zadawali pytania. Ale właśnie też chciałam powiedzieć, że dużo osób takich podobnych też tam masz konflikt z nimi, bo na przykład ten kasztan, ta dziewczyna, no to ja też miałam z nią problem. Też mi tutaj dokuczała na serwerze. Także to są w sumie tacy hejterzy, że oni... Słuchaj, przepraszam bardzo, Elu, że ci przerwę. Możesz mi dać powiedzieć coś? Tak. Bo tam chłop napisał, że odpowiedzcie, że on się zmienił. Ja się zmieniłem, dla samego siebie się zmieniłem. I jestem dobry dla ludzi, a dla kurew zawsze będę kurwą. I zapamiętaj to sobie do końca życia. Pewne czynniki w człowieku się nigdy nie zmienią ze zrytą psychiką, kurwa. Bo mimo tego, że ja krzywdziłem, to też mnie krzywdzono. I nie pozwolę, kurwa, żeby więcej ludzi krzywdzono. Rozumiesz, kurwa? Bo tam gościu napisał na tym czacie waszym, kurwa, że o, powiedzcie, że on się zmienił. Weź mnie, pierdol, kurwa. Ja się zmieniłem tym, że nawet mam na ciebie wyjebane i się nie będę tłumaczył, bo wiem, kurwa, kim jestem, kurwa. Mam swoje życie realne i, kurwa, normalnie z ludźmi żyję, bo widzą, kurwa, z jakiego syfu wyszedłem. Gościu, czaisz? I, kurwa, weź się ciągnij, bez kitu. Mam wyjebane na ciebie. No, i ale to nie zwracaj uwagi. Ja mówię, mówię po prostu z mostu, kurwa, po prostu, nie będę się pierdolić z jakimś, kurwa, kondomem. Ja nawiązałem do tego tematu, bo Rafał mi kiedyś opowiadałeś właśnie o tych stalkerach, hejterach, tu też chciałem, jak już o hejterach, to chciałem o tych stalkerach takich, co cię nękali, żebyś już opowiedział. No to kurwy jebane bez życia, no to ja mogę powiedzieć na ten temat. No taka prawda, kurwa, ty, mnie to psychicznie już tak dojeżdżali swego czasu, kurwa, po tych akcjach, tych szołapie, kurwa, wiesz, co chodzi, ja się błąkałem, kurwa, też. Jakby też, no wiesz, ja na nikogo winny nie zwalam, bo to kurwa ja takie życie podjąłem i tak ja tak w takie kurwa kawałek chleba poszedłem. Na dzień dzisiejszy kurwa nikomu nie wadzę, mam wyjebane, że nie chce każdy żyje swoim życiem i się ode mnie odpierdoli, bo ja tam kurwa na dzień dzisiejszy legalny hajs kurwa czepię w Niemczech, kurwa. Mercedesem się boże, mam wyjebany, kurwa ty. Zapierdałem 2 lata, kurwa. Non stop, kurwa, w tej samej firmie, dodatkowo, kurwa, jeszcze. A zresztą, co ja tu będę opowiadać, wyjebane mam, tylko mówię, kurwa. Na temat tego kurwa nękania całego, no wiesz, ja tak jak mówię, na nich winny nie zwalam. Ale teraz się do mnie o to jeszcze dopierdalają ci ludzie, którzy teraz mi to jeszcze wypominają, którzy teraz jeszcze do mnie takie kurwa rzeczy, jakieś podteksty balą. Dla mnie są zwykłe kurwy i kurwa mam na was wyjebane, nie poświęcę nawet mojego cennego czasu i energii, kurwa, żeby z wami dyskutować.
bo już wystarczająco zrobiłem dla niewdzięczników w życiu. Wiesz, o co chodzi? Ja chciałem dawać ludziom, kurwa, pożywkę, szary humor, źle zrobiłem, bo za dużo piłem, kurwa, to odjebałem, bo ja wiem o tym, z czasem to zrozumiałem. A mam wyjebana, na dzień dzisiejszy, tu wypierdalajcie ode mnie. Kurwa, i on w chuju to, że ktoś mi pierdoli, że on się zmienił. Ta, to mam być pizda po tule. Ta, kurwa, o Jezu, przepraszam, Marlenkę, web zajebałem. Kurwa, ona mnie nie napierdalała. To kurwa, przecież pod streamy wszystko było też, kurwa, nie to, że nakręcane przez ludzi, tylko nakręcane przez nas, kurwa. Bo były emocje do chuja pana na tych streamach, ty. To wy, kurwa, myślicie, że ja bym babę napierdalał, miałem potem jeszcze, kurwa, z pięć dziewczyn do chuja pana, poza, kurwa, kamerami, żeby nie nękali mnie z tym, żeby nie wysyłali jakiś, kurwa, pojebany film. To one wiedziały o tym, kurwa. W Niemczech miałem. Ale słuchaj, to nie przejmuj się tym. Nie, tylko mówię, no, ale każdy nie było, kurwa, jakieś niedociągnięć, no bo nikt mi to nie pierdoli. To nie są pytania od widzów, tylko dużo osób mi tu pierdoli, chce. Kurwa, jakiś pajac, ty, jeden z drugim, kurwa, co oni, małolaty siedzą przed komputerem, coś, kurwa, pierdolą, ty, na mój temat, kurwa, wypisują jakieś bzdury, kondony jebane, bym was, kurwa, złapał, to wam, kurwa, łapy przytrącał, paluchy bym wam, kurwa, połamał. Słuchaj, bo chodzi o to, że tutaj jest bardzo dużo hejterów, takich moich, którym przeszkadzają tam między innymi moja praca, moje przekonania polityczne i oni nie chcą, żebym na przykład z tobą współpracowała, robiła z tobą wywiad, więc będą cię atakować, żebyś nie chciał do nas przychodzić, a im w ogóle nie chodzi o ciebie, więc nie przejmuj się w ogóle tymi komentarzami, nie daj się sprowokować, nie zwracaj. Ale co, ale oni cię ciszą na to, że ty, ale patrz, oni cię ciszą na to, że ty zapisem jesteś, ale nie wiem, ja tak gadałem z ludźmi, to oni cię za inne rzeczy ciszą. A nie zapis, bo no, ja nie wiem, są swoje poglądy polityczne i ludzie tak naprawdę powinni się z tym, nie wiem, wiesz, na dobrą sprawę powinni się z tym, kurwa, pogodzić. Tyle, no, wspierasz PiS i tyle, no, nie wiem, z tego co słyszałem. To znaczy jest dużo czynników, bo z jednej strony są poglądy polityczne, z drugiej strony konkurencja zawodowa. Jak ktoś jest oryginalny, ma odwagę żyć inaczej niż inni ludzie, to się też takie osoby tępi. Czyli ty w pewnym sensie też byłeś oryginalny, prawda? Zawsze. A ludzie chcą, oni prowadzą jakieś nudne życie, prawda? Wstają rano do pracy, coś tam robią i właściwie nic ciekawego. Jak ktoś się wychodzi przed szereg, no to taką osobę się z definicji niszczy, kopie, bo ona ma jakiś pomysł na siebie, prawda? Z tym się z tobą zgodzę, bez kitu, z tym się z tobą zgodzę, wiesz, że się najbardziej kopią, znaczy, bo ty jesteś z Krakowa, to jest duże miasto, ja jestem Siedlec, to jest miasto 100 tysięcy ludzi i kurwa, dalej spokój, to jest, to nie, mówię, to nie jest odpowiedź, kurde, na dzisiejszy wieczór, bo też długo z wami nie będę siedział, bo też jutro wstaję do pracy, mimo tego, że mam urodziny, normalnie idę, dalej ogarnę swoje sprawy, czekam, muszę router odebrać z internetu, bo nie mam internetu w domu. Ja muszę płacić za 6 gigabajtów dziennie, kurwa, w internetu w domu, bo ja cały czas jestem w telefonie, bo tam mam wszystko. I muszę płacić 20 euro o 3 gigabajty za 10 euro. Tak, nie chodzi mam o to, że dużo osób będzie tutaj dzisiaj ci dokuczać, czy tam później. Nie chodzi o ciebie, tylko oni nie będą chcieli, żebyśmy prowadzili te rozmowy. Ja mam taki pomysł, to co, może po prostu jakieś pytania od widzów, tak? Można by było zrobić jakieś pytania od widzów, bo tam żeby... mamy... Po prostu będziemy pojedynczo tutaj dopuszczać osoby. Ale Ewa, bo ja zadałem pytanie. Ja zadałem pytanie i na to pytanie nie udzieliłaś odpowiedzi, to mnie trochę zawiodłaś. To spytaj jeszcze raz. Ale... No bo mnie Jany zagadał wtedy. No i też problemy techniczne były jakieś tam chyba. Tak. No, no. Nie, bo ty się pytałeś, że... Że co? Czy myślisz, że jakby twoje... Twój przekaz, twój content, który ty jakby robisz na internecie, no bo tworzysz też Discord, oprócz tego, że robisz YouTube'a, jest dobry i jakby widzowie prześladują cię po prostu, bo cię prześladują dla znudów, dla własnej satysfakcji. Czy gdzieś nie uważasz, że jakby ty też jakby w jakimś kierunku idziesz takim, no wiesz, nie to, że ja jestem tutaj filozofem albo mesjaszem, bo też takie komentarze widzę, że się pojawiały, tylko po prostu tak też rozpinam sobie, nie? Ja nie chcę dla ciebie źle, autentycznie, możesz mi wierzyć lub nie, tylko po prostu chcę ci z tobą pogadać, nie? Ja wiesz, dla mnie co ty zrobisz, to jest twoje życie, ja nie oceniam innych, bo nie chcę, żeby mnie oceniano. Ja uważam, że jest dobry i zawsze chciałam, żeby to było fajnie odbierane i przekazywać ludziom jakieś pozytywne wzorce, ale zauważyłam,
że właśnie widzowie, hejterzy przede wszystkim, no manipulują i prowokują mnie do różnych jakichś takich zachowań, reakcji, których ja nie chcę, a siłą rzeczy, no bo na przykład jak oni wchodzą na moje live'y i zaczynają mnie wyzywać, prawda? No to ja już przestaję na live'ie się fajnie zachowywać, uśmiechać, opowiadać coś pozytywnego, tylko zaczynam się denerwować, przeklinać, piję alkohol, zaczynam płakać. Mówię, i wkurwiasz tych widzów swoim zachowaniem. I oni się wtedy cieszą, no nie? Ale wiesz, ja na takim live'ie słyszę tak kilkaset wyzwisk, prawda? To no, wiesz, no normalnie... Głowę, ale ryje ci to głowę, co nie? Takie kurde... No tak, 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 no bo słuchaj, ja chodziłam do szkoły, nikt mnie nie wyzywał do podstawowej, chodziłam potem do średniej, ani mnie uczniowie nie wyzywali, ani nauczyciele. Potem dalej tam szłam przez życie, jakieś różne sprawy zawodowe. Nikt mi nigdy nie wyzywał. Przychodził klient, żeby zamówić zdjęcia, to nie mówił, dzień dobry, kurwo jebana w dupę, zrób mi zdjęcia, ale jak mi to spierdolisz, to cię zajebie. No nikt mi tak do mnie nie mówił, no nie, tylko normalnym językiem. Chciałabym panią prosić o wykonanie zdjęć. No i ja sobie łączę się na live'ie, a obcy ludzie, w ogóle nie wiadomo kim oni są, nawet nie dorównują mi ani wykształceniem, ani osiągnięciami, wyzywają mnie, prawda? I to jest takie strasznie poniżające. Ale że co, bo chcieli od ciebie usługę kupić, bo ty też jakiś tam studio prowadzisz, z czego co wiem, to się orientuje. Tak, tak, ale mówię, że klienci nigdy mnie nie wyzywali, natomiast włączam live'y i widzowie, obcy ludzie bez powodu mnie po prostu wyzywają przez te kilka godzin tego live'a. No to jest bardzo trudno to wytrzymać, no nie? Wiesz, na tych live'ach, w tym internecie, pod tymi filmami te komentarze, no i to z tego powodu ja się zmieniłam. Halo? Jestem. No tak, wiesz co, kurde. Tak jak ty to mówisz, że to ryje, zryło mi to głowę, tak? Zryło to głowę, ale ty uważasz, no bo patrz, ja na przykład czasem zrozumiałem, no bo kurwa, no ja, no widzisz, no my jesteśmy dwa inne światy. Jeżeli chodzi o... No ja robiłem grubsze rzeczy, jakby nie patrzeć. No ty tam, jak ci zadałem wcześniej pytanie, czy ty jesteś patostreamerką, to tak jak mówisz, część ludzi, kurde, to cię uważa za patostreamerkę, ale ty... Ja mogę ci, ja mówię, ty nie oceniam, ale... Nie w porównaniu z tobą! No nie, no fakt, nie ma co porównywać. ale bez porównania z tobą to jestem. Nie, no co ty... Bez porównania z tobą to dokładnie. Bez kitu. Także nie, ja tam ogólnie znowu takich rzeczy nie robię, ale to ludziom i tak nie przeszkadza, żeby mnie nazywać patostreamerem. Ale dobrze, może spróbujmy troszeczkę tutaj z tymi widzami, prawda, porozmawiać. Czyli co? Czyli zadajemy pytania, tak, Rafałowi? No okej, okay, no dobra, spoko. W sumie ja się czuję jak gość u ciebie tutaj. Mamy tutaj kilka osób, bo my to sobie tam możemy jakieś poglądy wymieniać. Mhm. Czyli co? Kasztan tutaj jakiś się chce pytać, ale to nie, kasztana nie dajemy. Ja z nią nie gadam, niech spierdolę. Rafał może sobie też wybrać jakieś osoby. Ja nie wybieram, ja jestem gościem, ja tutaj jestem dzisiaj. Jany, z kogo? Tutaj Oliwka, nie papie. Proszę podnieść ręce do góry. Na pewno... Fałszywych ludzi nie gadam, kurwa, powiedziałam, wkurwiłaś mnie i tyle. Ja nie mam sobą bardzo chyba. Dziękuję za głos i przy okazji powiem, że kasztan jest mężczyzną. To nie jest ten kasztan, którego macie na myśli. On wczoraj z nami rozmawiał, także to jest kompletnie inna osoba, bardzo kulturalna, więc można ją dopuścić. No tak, bo tamta uciekła, bo pokazałam, jaka jest hipokrytka i uciekła. Dokładnie. Ja tutaj jestem takim troszkę pośrednikiem i zadam pytanie, które otrzymałam tutaj od kogoś na priwa, natomiast jest bardziej do Eli, ale myślę, że oboje możecie odpowiedzieć. Czy braliście kiedyś pod uwagę przerwanie live'a w momencie, kiedy przestaje być on dla was komfortowy? Elu, do ciebie pytanie. No ja na szczęście nigdy nie przerwałam live'a. A rozważałeś taką myśl pod naporem tłumu? Nie, na szczęście nie, ale podejrzewam, że Rafał przerwał live'a, nie jednego. Ja przerwałem, powiem ci, że u mnie były ciągi alkoholowe i kurde, czasami, no ja nie wiem, u mnie było dużo tego. Ale tak mała anegdotka, jak raz miałem streama 150 godzin, był Sylwester, przed Sylwestrem, czy on po Sylwestrze.
To nawet wszedł na YouTube na top 2 na czasie. Taka mała anegdotka. Ja mam pytanie do Rafała. Czy Rafał nie uważasz, że ten patostreaming szedł daleko, dlatego że straciłeś content na pomysł, na live? Ja już w pewnym momencie dla moim contentu było to tylko, żeby pić. Po to, żeby odpierdalać. Bo jakby... No chciałem, żeby ludzie płacili mi zamiarasz na picie wódki, by się przerodziło w alkoholu. W pewnym momencie faktycznie byłem jakby uzależniony w takim momencie, że to było błędne koło, o tym wcześniej już mówiłem. Czy wpływ na to mieli widzowie? No tak jak mówię, może na pewno... My dajemy ludziom emocje, dajemy ludziom show, dajemy ludziom rozrywkę. Dla mnie to był taki content rozrywkowy zawsze. Ale show-up się pojawił dlatego, że poblokowali ci wszystkie konta? Show-up to było, wiesz co, takie kurde... mrygnięcie palca i już jakby stracenie kontroli całkowitej. Tam już działy już dziwne rzeczy, których kurwa nie jestem w stanie opisać. Tam piłem, odpierdalałem te akcje, kurwa. Kurwa, ja piłem to naprawdę dużo. Nie, myślę, że... Ja ciebie pamiętam, fizycznie, jak w Poznaniu na drodze dębińskiej byłeś na ogródkach działkowych pijany. No, byłem. A czekaj, a ty tam też byłeś na tych ogródkach? No, widziałem cię. Aha. No to kurwa spoko, a co z Wildy jesteś? Nie jestem, ale cię widziałem. Aha. Tam też policja przyjechała. No, ale to nic dziwnego, mnie też wiele ludzi widzi w różnych miejscach, więc to nie ma w tym nic dziwnego. I oczywiście ta twoja impreza na tych ogródkach skończyła się interwencją policji, prawda? A skąd wiesz? No, to wszystko było na bieżąco chyba tam podawane. Tam ta psychiatryka cię zawiedli, czy gdzieś? No ja, bo tam już dużo poszło, no tam już też troszeczkę... No trochę mi się popaliły styki tam wtedy. Powiem szczerze, no... Bo się pogubiłem, kurwa. Narobiłem syfu. No to było przed szołapami, to nie, czy po, kurwa. No po. Po? Tak. No, tam już dużo było. Może poprosimy... Kolejne osoby o pytania, dobrze? Ale pozdrawiam cię gorąco, no. To w sumie ja mam pytanie, tak już odstawiając zawód, streamowanie i tak dalej. Rafatus, jakie są twoje preferencje seksualne z ciekawości? Ja kobiety preferuję, no. Ale odpowiem, Rafał, jak nie chcesz odpowiadać na jakieś pytanie, to powiedz następne pytanie. I... Nie, ja mogę odpowiedzieć, lubię cipkę, no, lubię romantyczny seks z inteligentną kobietą. Ale ostatnio moje życie towarzyskie jest, no, zapracowany jestem, dużo pracuję, pieniądze odkładam. Ale ja tak, jak już lubię ten, to kobiety lubię inteligentne mimo wszystko. To miałem dziewczynę, jak przyjechałem, to jest bardzo fajne, myślę, że najlepszą do tej pory. A później to tak, no, widzisz. No ale lubię to, jak mam preferencje. No cipkę lubię lizać, lubię romantyczny seks od przodu, od tyłu, lubię co? Romantyczny seks przy Netflixie. A co? Nie, takie, wiesz, z ciekawości zapytałem. Jeszcze drugie pytanie, czy kiedykolwiek, jakby cię partnerka seksualna poprosiła, czy przebrałbyś się za jakieś zwierzę? To oczywiście mnie to ciekawi, bo jestem bardzo zawzięty furasem. Nie przebrałem się jeszcze za żadnego zwierzę. Za jakiegoś kotka, za jakiegoś lisa, czy za szopa, bo ostatnio o tym z Elką gadaliśmy w sumie. I tak po prostu cię chciałem się ciebie zapytać. Jakieś... Nie wiem, zależy jaka partnerka. Nie wiem, nie mówię, że nie. Bardzo dziękuję ci, Tobie, Rafał, za odpowiedź i dopuszczam resztę do pytań. Pozdrawiam Ciebie gorąco. Ty, ja mam takie pytanie, Rafał. Ten Mercedes na TikToku to twój był, czy pożyczony? To jest pożyczony na 4 lata z możliwością wykupienia. No fajny, kurde, na niemieckich blachach. Byś się przyjechał kiedyś do Polski, nie? Przyjadę, na razie, słuchaj, pracuję dużo. Naprawdę, ja wstaję o 6.30, tam idziemy do pracy. Mam dużo pracy, dużo nawału, bo też jestem w tej 2 lata w tej samej firmie, już jakby mam jakąś tam pozycję. I na razie kolekcjonuję pieniądze, do Polski przyjadę swego czasu. Byłem teraz na święta, 20 do 3 stycznia. Miałem trochę spraw pozawartać, byłem, no, święta urodziny spędziłem też u mamy. W Warszawie trochę sobie tam, no, poodpoczywałem. A teraz, no, zobaczymy, może w sierpniu, jak mi się uda wszystko. Na razie mam do lipca, jestem zawalony robotą, nie mam czasu na jakieś, kurde, wiesz, podróże, wakacje. A w sierpniu jeszcze będzie czas, by odpoczywać w WWO. Elo. Siemanko, miałem jeszcze pytanko. Pewnie. Tak naprawdę dwa. Jedno odnośnie
działalności Eli i Rafała, przeszłej działalności Rafała. Czy mieliście kiedyś sytuację gdzieś na ulicy, czy nie wiem, w sklepie jakimś, że ludzie was rozpoznali i mieliście z tego jakieś przykre sytuacje? A drugie pytanie już stricte do Rafała odnośnie twojej byłej partnerki. Czy bo dało się zauważać na streamach, że to już było raczej takie trzymanie tej partnerki tylko żeby trzymać i czy może inaczej, kiedy stwierdziłeś, że jednak bycie z panią na M to jednak nie jest coś, co jest ci potrzebne do szczęścia? A to od którego pytania zaczynamy? Od pierwszego czy od drugiego? Ela, czy ja mam mówić? No jak ty już jesteś przy goście, to może to drugie pytanie. Od drugiego pytania zacznijmy, no. Z Marlenem to było tak, wiesz co, kurwa, my... O, ja pierdolę. Okej, okay, teraz wróćcie od początku. Nie od początku, od tego momentu. Faktycznie w pewnym momencie nasza działalność przerodziła się już w stricte patologiczny związek i bardzo toksyczną relację, w której nawet też, no, ja nie zwalam, kurwa, na alkohol, już też jakby ja z Marlenem się widziałem, zresztą jak byłem na urlopie, teraz 4 dni z nią spędziłem, dużo rozmawialiśmy, wynająłem mieszkanie na tydzień przy parku Skaryszewskim w Warszawie. Dużo z nią gadałem. Też chciałem jakoś, kurde, jej pomóc, wiesz, jakoś też jakby ten cały stracony czas. Kurde, jej się nie wiem, czy nie da, czy ona nie chce, czy po prostu tak jak żyje teraz, jest jej wygodnie, tam gdzieś tam żyje sobie u matki i jest spoko, ale do rzeczy. No w pewnym momencie też sobie zdałem sprawę, że to już jest, kurwa, ostre przegięcie, nie? Jakby, no wiesz, no ja też się nie wybieram, no ale u mnie to było tak, że no kurwa, obydwoje jakby tam kurwa się z siebie trzymaliśmy. Ja też na przykład była taka sytuacja, że chciałem iść sam do psychiatryka, bo już nie dawałem rady w tym wszystkim. Ja już miałem strasznie psychę zrytą, pogubiony byłem w tym ostro, już tak miała moja pierdolona strana. Non stop coś się działo, non stop kurwa kombinowanie siana, non stop jakieś streamy, utrzymywanie się z tego, awantury, kurwa, jakieś problemy, non stop, daj spokój, to już na grubo. I no i powiem ci, że ja to jak ci powiem, jak zakończyłem to. Ja to zakończyłem 23 grudnia, kurwa, wiesz, 2019 roku. Już nie dawałem rady, chyba byliśmy w mieszkaniu wynajętym na łupie takiej. Tam co wtedy z tym gazem była akcja? Z jakim gazem? Nie, to już później było. To już później było. To później już był, kurwa, końcówka. Od 17 grudnia do 23. Zadzwoniłem sam na siebie, zadzwoniłem pierw na pogotowie, Marlena w ogóle wstrzymiała, ona się myć nie chciała, menelnie taka, wódka się lała, w ogóle jakieś imprezy non stop, daj spokój, wiesz, menelnia taka jak chuj, ona wstrzymiała, stary, kurwa, autentycznie. Ja pierdolę, bo się nie chciała myć, kurwa, tak się jebana, rozleniwiła, że w ogóle, a, daj spokój, kurwa, woda bieżąca była, ona się nie chciała myć. Widzieliśmy was wszystkich na jak się tam Kurwa, ja już nie wytrzymywałem tam psychicznie, zostawiłem tam wszystko, dzwoniłem na początku na pogotowie, a oni powiedzieli, że co my mamy przyjechać jej włosy umyć, a jasne się nazywa, i ja nadzwoniłem na policję i powiedziałem, że jak kurwa nie zabiorą mnie stąd, to albo zajęli ją dzisiaj, albo siebie, bo już tak byłem psycha, ja tam też waliłem po nosie tam, ojej, pojebany w ogóle. No i jak to się nazywa, no i żeby nie robić gościowi lipy, to powiedziałem, że pod Żabkę podjechali, to Żabka była 200 metrów dalej. Tam poszedłem i oni podjechali. Marlena, kurwa, no i Marlena, kurwa, na łyso, popierdoliłem, bo chciała. Znaczy, nie jest śmieszne dla mnie, tylko że jest takie pojebane, że jest, kurwa, przykre i taką reakcję mi to wywołuje, bo ona na przykład się na dzień dzisiejszy z tego śmieje, ale dla mnie to było, kurwa, chyba bardziej to przeżyłem, co sumie niż ona, bo naprawdę później na odwyku byłem, że 2 miesiące, kurwa, ojej, lub psychologa musiałem, zapierdalać, bo, kurwa, grubo, no. I jak to się nazywa? No i ta policja przyjechała. I ona tam wybiegła, to dzień przed Wigilią i on do mnie, ten pies, mówi, że policja, znaczy się, że on wrócił do domu, może jutro Wigilia, a ja mówię, że nie, ni chuja. I ja zacząłem tam odpierdalać, szkołą mnie znaleźli, bo już miałem takie, kurwa, wiesz, rozbite. Przyjechała karetka, przychodzi, wychodzi gościu i o kurwa, Rafatus, nie wierzę. Policjant mówi, czy go znasz? A chłop mówi, chodź ci pokażę. I poszli za karetkę, przychodzi, wstaje mnie w kajdanki, zabija i pojechaliśmy wpierw na psychiatrykę, a później na dołek. Nie zabrali, wytrzymała na dołku ramy i takiego kolegi zadzwoniłem, Daniela Danona, on na YouTube nagrywa piosenki, możecie sprawdzić, zresztą polecam go gorąco, bardzo dobry człowiek, serce mi okazał, kurde, ja, wiesz, bardzo w porządku się zachował wobec mnie. Chciał pomóc, ale ja wybrałem swoją drogę, poszedłem swoją drogę dalej. No i jestem tu, gdzie jestem. Tego czasu też mieliśmy epizod.
No ale do rzeczy. No i tam do niego zadzwoniłem, pojechałem do Konina, tam do szpitala, później na detoks dwutygodniowy pod Poznań tam. I kurde, później na odwyk. Później tam wyszedłem właśnie, trochę pracowałem w Koszalinie, to w Warszawie, później tutaj wyjechałem. Tak do tej pory jestem. Tutaj też zacząłem pić, jak przyjechałem, ogółem już po odwyku. Ale później się ogarnąłem też, bo w pewnym momencie bym stracił wszystko, a szkoda mi było stracić tak jakby perspektyw, które mam na dzień dzisiejszy. Tylko to żałowałbym tego strasznie. No powiem ci szczerze, że nie jesteś jej niczego winny, tak jak czasem wspominasz, bo sama chciała. A co do tego pierwszego pytania o tych przykrych sytuacjach, to i do Eli, i do ciebie. Ja miałem kilka takich jakichś dziwnych akcji. Miałem raz, pamiętam, kurwa, przy Stadionie Narodowym, wyszli kurwa z Pragi, przyjechali metrem. No i chłopie faktycznie chciał napierdalać jakieś tam obelgi, były tam raz pana. Raz to miałem przy kurwa na Arkadii, raz miałem też taką akcję. Też tam się chłopcy do mnie zjewał. A tak to co, kurwa, miałem. Ale teraz w pizdę zostałem, ale to nie wiem, czy mi jeszcze się spodno, czy po prostu najebani na schodkach byłem i wracałem, mnie najebali. Bo tam w Gruzji sobie ze mną zdjęcia robili, a ja wszedłem przez taki lasek, później już najebany, bo już się źle czułem i chciałem na taksówkę iść. I kurwa, ktoś mnie najebał i telefon mi zajebał, ale to nie wiem, czy wszyscy stream chyba. Znaczy, wiesz, no wiedzieli, że tam ktoś sobie ludzie ze mną podchodzili i tam zdjęcia sobie ze mną robili, kurwa, i wiesz, mi to jest, a to już było też po tych akcjach, kurwa, wiesz, to logiczne. I takie coś się później stało, to już też dawno było, kurwa, w 2019 roku, nie, 2018 nawet chyba. No ja na szczęście nie miałam, ja tylko mi się zdarza, że gdzieś jestem, no i jakiś hejter podbiega, robi mi zdjęcie bez uprzedzenia i ucieka. I czasem ludzie coś krzyczą, że powinnam iść do szpitala psychiatrycznego albo jebać PiS, coś w tym stylu, no i uciekają, ale tak to ogólnie... Ogólnie ludzie są mili, jak gdzieś mnie rozpoznają. Nawet hejterzy udają, że są fanami, rozmawiają chwilę, a potem dopiero się okazuje, że oni niekoniecznie sprzyjali. Także ja na szczęście nigdy nie miałam żadnych negatywnych sytuacji. Tylko takie, idę sobie, a tu nagle ktoś chlas mi tam lampą błyskową w twarz i robią mi zdjęcia. Marka zaprosiłem do przemawiania. Marku, bądź taki dobry. A powiedzcie mi, no co, no to fajnie. A Rafale, powiedz, a ty, bo ty masz kontakt z mamą swoją, tak? I z braćmi. Ja byłem na święta, powiem ci, że nawet powiem ci szczerze, że odjebałem numer, bo zaszczepiłem się dwoma dawkami, kurwa, na koronawirusa, Pfizerem. Drugą dawką się zaszczepiłem 18 grudnia, dwa dni przed moim wyjazdem do Polski. Bo mi nagadali tutaj, kurwa, głupot, pizdu, że kontrole będą i nie przepuszczą przez granicę. A ty ja, po prostu... Ja tak pragnąłem do mamy, ja planowałem ten wyjazd mój do Polski 3 miesiące. I udał mi się. 2 tygodnie byłem i sobie tak elegancko rozplanowałem, że żyłem sobie jak król i wszędzie byłem tam, gdzie potrzebowałem. A twoja mama jak do ciebie podchodzi? Myślisz, że ona cię kocha i wybaczyła ci to, co robiłeś? My się pojednaliśmy, my porozmawialiśmy sobie prywatnie, trochę łez poleciało, czy mi wybaczyła. Nie wiem, czy mi wybaczyła, powiedziała, że jest wszystko git. Jakby na pewno jakaś tam jest żal, na pewno jakiś tam jest, myślę, to jest jakby nie patrzeć mama, ale mama myślę, że powinna być dla dziecka jakby zawsze, czy też się źle dzieje, czy no, myślę, ja nie jestem ojcem, ale jakbym miał na przykład dziecko, to bym chciał, żeby to dziecko zawsze miało jak najlepiej, mimo wszystkiego, mimo przyjemności losu, zawsze bym chciał do niego jak najlepiej. Moja mama też tak jest, no i byłem na święta teraz właśnie. Dwa dni posiedziałem, byłem w stanie, jak już wyjeżdżałem, bo jeszcze byłem tydzień, przyjechałem ogólnie w poniedziałek, a jeszcze nie mówiłem mamie, że tam jeszcze ze znajomymi trochę poimprezowałem, powoziłem się trochę tam. A to nie byłem, no ty będę kłamać, co tu pojarałem, CBD. tam w Polsce byłem. 4 dni byłem w Warszawie, 4 dni w Warszawie byłem, miałem takie mieszkanie na Żoliborzu. Pojechałem w piątek na Wigilię do mamy o 12, kolega mnie zawiózł. No, spędziłem sobie spokojnie Wigilię. No, a bracia mają jaki do ciebie stosunek? Bo ty masz chyba jakiś mój brat, i takiego rodzonego, tak? Mój brat 22-letni, normalnie Marcin, ogarnięty chłopak, samochód ma normalnie. Tam sobie radzi. Umówiłem się z nim w Wigilię, przyjechał, bo chciałem jechać do ojca na cmentarz, do dziadków. No, dałem mu 500 na święta, 500 zł.
dał mi on różaniec, dał mi modlitewnik. Pojechaliśmy. Masz jeszcze mocnych braci, tak? Tam z innego związku już mamy, tak? No, z nimi byłem u mamy właśnie, też dużo rozmawiałem. Rozmawialiśmy bardzo dużo. Całą sobotę praktycznie z nimi przegadałem, w niedzielę też jeszcze trochę rad moich, tak żeby chłopaki nie poszli przypadkiem moją drogą. A w sumie tych braci masz ilu? Trzech? Trzech mam, tak. A z ojcem kontakt masz jakiś, czy...? No będę miał kiedyś na pewno, po śmierci. Może, nie. No ale teraz się nie kontaktujesz. No nie, bo nie żyję. Aha, to ja nie wiedziałam, przepraszam, nie przygotowałam. Nie, bo nie żyję. Bo nie ma rozluźnienia. Bo mi tam tanko dla rozluźnienia atmosfery. On dawno zmarł, tylko się tak zapytam dla widzów. No, umarł w 2018 roku, 29 lutego. A to może w pewnym sensie ta jego śmierć się przyczyniła trochę do tego twojego po tej zachowania. Śmierci. Bo to się pokryło wtedy, kiedy zacząłeś właśnie live'ować, no nie? Po tej śmierci wpadłem w cuk alkoholowy i ostro się stoczyłem. Załamałem się psychicznie, no, to było chujnia, grubo było. Czyli można nie powiedzieć... Nie chcę o tym gadać, to jest temat... To jest, ja w ogóle chciałbym Elu powiedzieć, bo jest teraz... Tak, tak to zostawmy ten temat, to kiedyś opowiemy o tym, jak będziesz... Opowiemy o tym w taki sposób, słuchajcie, na pewno. Ja mam w planie ogółem, ja tak mogę tutaj powiedzieć, to nie jest jakaś reklama stricte, tylko też, no, chciałbym powiedzieć po prostu, mogę? Tak, tak. No ale widzisz, to jest ważna rzecz, prawda, że akurat byłeś w takim stanie i widzisz, ja na przykład nie wiedziałam, ja że to można wytłumaczyć, jakiś powód znalazłam, prawda? I to ciebie o to chodzi. Usprawiedliwia. Bo ja w przyszłości chciałbym, wiesz, niedalekiej przyszłości nagrać opowieści, piszę sobie teraz. Prolog pisze. Chciałem sobie opowiedzieć trochę, że tak powiem, kurde, wiesz, szczegółowo. Też, żeby ludzie rozumieli genezę, jakby nie na przykład też, o, jeżeli chodzi o nękanie i tak dalej, znaczy nękanie, nie nękanie, tylko zrytą psychę i sumienie bardziej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że to ty byłeś jakby tym powodem tego wszystkiego, co się działo wokół ciebie, no bo ja na przykład na dzień dzisiejszy tak mam, że wiem, że to ja byłem powodem, wiesz, o co chodzi, przyczyną. Byłem ofiarą i przyczyną też tego, że byłem ofiarą. No, ale mi się wydaje, że miałeś trudne życie też rodzinne, no, i prywatne, prawda? I to spowodowało. Zaraz piszę i czekam na internet, bo w Niemczech jest tak pojebana akcja w ogóle z internetem. Muszę mieć, ja nie chcę mi się opowiadać. Nieważne, ale tam jakiś problem mam, bo teraz się przeprowadziłem i piszę właśnie, chciałbym o tym ponagrywać, kupię mikrofon dobry, pojemnościowy, już gadałem z taką TikTokerką, ona ma prawie 600 tysięcy tych followów na TikToku. Marta w Niemczech się nazywa i mi doradziła mikrofon pojemnościowy i też o tym chciałbym powiedzieć. Ty, ale nie myślałaś kiedyś o tym, żeby na przykład nagrywać jakieś, nie wiem, audiobooki, opowieści o swoim życiu, dlaczego też, może ludzie by wtedy z innej perspektywy na ciebie spojrzeli też i by ci tak kurwa nie jechali, jak myślisz? No to ja nagrywam, ale nie audiobooki, tylko po prostu takie wideoblogi nagrywam. I te live, tam dużo osób. Ale to jest życia teraźniejszego. Ja też mam jakieś tam tajemnice na koncie do ujawnienia, które stopniowo ujawniam, więc... No tak. Halo? Coś przerwało, na pewno dołączy do nas. Korzystając z okazji, skoro przerwało, no to za chwilę jeszcze wrócimy do tych pytań od widzów, bo mi tutaj widzowie piszą, że chcą strasznie pytania zadawać. I też chcę powiedzieć, że Marek tutaj jest z nami i skoro jest Marek, to do niego też jakieś pytanie można zadawać. Też może a się Marek tam... jest na podium? Jest Marek. Nie, o, witaj, no. Marek. Witamy Marka wszyscy. Marka, witamy. Wiesz, Marku, witamy cię. Jo. No i Marek może też będzie chciał tam coś dodać do ciebie. I już to trwa godzinę 15 minut. To jak myślisz, Ela? Ile to jeszcze będziemy ciągnąć? No ja zapytaj Rafała, do której, czy tam do 11, czy do wcześniej, krócej. O wielku mowa. Rafale, tutaj się pytamy, do której godziny możemy rozmawiać? Do 23?
Nie działa ten Discord, cholera jasna. To... Maksymalnie, bo myślę, nie ma co zrobić więcej jak 2 godziny. No. Ja też do prasy idę, także to może przejdziemy do pytań od widzów. To czy mogę ja zadać pytania? Tylko ten, znowu Rafała nie ma. Już go dodałem, Marek nam uciekł. Niestety. Wiecie co się dzieje? Ja wchodzę i nie pojawia się zielone kółeczko. Ale wiesz co, już działa, bo... Gadam, halo. Czasami tak jest, czasami tak jest. Działa, nie działa. To słychać, Rafał. A, dobra, o, przepraszam, że tak, przepraszam bardzo, że tak powiedziałem. Myślałem, że znowu nie działa. No, i kończąc, o czym ja mówiłem przed chwilą? Pytania od widzów. Poczekaj, pytania od widzów, ale ja rozwinąłem wątek i go nie skończyłem, o czym ja mówiłem? Że z internetem problemy są w Niemczech. No dobra, no i ta Marta w Niemczech mi ten mikrofon właśnie doradziła i no już nieważne, olać to. No dawaj tak, pytania. Tak, audiobooki chcesz nagrywać, te wspomnienia o swoim życiu. No. No dobra, dawaj te pytania od widzów. Dobrze, no to... Chcieliśmy zapytać, do której godziny możemy rozmawiać? Do 23? No nie wiem, a co no... To jak słuchaj, no jeszcze mogę posiedzieć z wami z pół godziny, nie? Bo też jakby chcę iść spać powoli. Pół godziny, dobra. No nie to powoli. Muszę wyjść na dwór. Słuchaj, ja myślałam, że dzisiaj takie tylko taki wstęp, no nie? A można potem znowu zrobić to za tydzień lub za dwa. Jak już będziemy wiedzieć, jak to wszystko działa, nie? No spoko, no ja mówię, ja mogę z tobą porozmawiać stricte w taki sposób. Możemy jeszcze na wiele... Wiesz, no mi się wydaje, że... da się z tobą pogadać. Ktoś ma swoje zdanie jakby na ten temat. No i kurde, nie wiem, no, nie wiem, czy masz jakieś tak szczerze, no to już przy masz jakieś zarzuty co do mojej gadki? Nie, nie, żadnych. Ja co, Arpatus jestem, mówisz, tak czy nie? Nie, ja w ogóle nikogo nie krytykuję, mam taką zasadę. Aha, no to dobra. Nie, to mogę nie, zadać no. Teraz pytanko? A poza tym mi się podobało, skończy zdanie, mi się podobało, jak mówiłeś w czasie tych wywiadów różnych takich dla telewizji, no nie? Że to, co robisz, to jest jakiś pewien rodzaj sztuki, performansu i powiem ci, że ja to kupiłam, ja uznałam, że to jest sztuka. Ej, no bo w pewnym momencie to była sztuka, słuchaj, poczekajcie chwilę, bo... Bo to trzeba mieć jedną odwagę. Precyzujmy pewną rzecz. Proszę bardzo. Trzeba mieć straszną odwagę, żeby włączyć kamerę i robić takie rzeczy, no nie? Taką odwagę cywilną, nie? Także ja na przykład, dla mnie to, ja to podziwiam, ale ktoś inny może krytykować, no nie? Ale no przecież mało kto by się odważył na coś takiego. A może życie jest właśnie po to, żeby łamać pewne konwencje? Halo? No, słyszymy cię. Wszystko jest okej. Okay. No, ale Rafała znowu wywaliło. Ale to jak Rafała nie ma, to ja mam do ciebie pytanie, jeżeli pozwolisz. Bo mi się wydaje, ja tylko powiem jedną rzecz, Janysie, bo może nie dawajmy za dużo osób na to podium. Ja dlatego pousuwałam niektórych. Niech będzie tylko osoba... Ja to, że Janysie powypię... Nasza trójka, co prowadzi i tylko osoba, co zadaje pytania. A, bo ja usunęłam, a za chwilę już pododawałeś następny. Przepraszam bardzo, że jeszcze ja tak powiem, bo chciałam sprecyzować Elu. Halo, kurwa mać, bo nie działa, chyba, czy działa. Jakoś, nie wiem, psuje wam się ten Discord. Musicie do naprawy to dać. Zrób to, naprawcie to, bo przerywa cały czas. 5 osób około, bo wtedy jest tak luźniej, bo jak jest osoba jedna, jest wywoływana, to może po prostu tego pytania nie pamiętać. Jak ktoś jest z nami, tak wiesz, siedzi, to... A ja powiem tak, może coś się zacina, wiesz? No to ja dobrze. Powiem tak, bo w pewnym momencie, ja z początku uważam, że robiłem jakby nie patrzy sztukę kontrowersyjną, może nie sztukę nowoczesną, aczkolwiek powiem szczerze i to autentycznie można potwierdzić na internecie, na festiwalu Faktu w Łodzi, festiwal, pani Monika Góralewska za reportaż Uwagi, Marlenka i Rafatu zajęła trzecie miejsce tym dokumentem. No to o czymś to świadczy, no nie? Ja dowiedziałem się o tym z mediów. To o czymś to świadczy, ale nieważne. I kurde, później to się przerodziło faktem w patologii. Później sam sobie krzywdę robiłem i robiłem krzywdę wszystkiemu wokół.
I tak jak mówię, z początku dawałem pozytywną energię w to wszystko, a ja kiedy zacząłem już dużo pić i mi odpierdalało już na deku, że robiłem jakieś pojebane kurwa akcje, na których na dzień dzisiejszy, jak o tym pomyślę, to aż też mi kurde, o, wiesz o co chodzi, i kurde, no tak było. I to też jakby z takiej perspektywy na dzień dzisiejszy troszeczkę inny na to patrzę. Słuchajcie, ja tu mam, Janysie, możemy jedną osobę, jeżeli ktoś się zgłasza do zadania pytania. Dobrze, to powiedzmy, że ja dodam. To może ja będę dodał. Jedną osobę, jak nie będzie nic zadawać pytanie, to wtedy wycofujesz. Bo nie dawaj wszystkich naraz, bo wtedy tak. Właśnie zacina. Dobrze, to będę losowo wybierał i dodaję tylko człowieka. Nie miałam zadać pytanie. Chodzą pogłoski, Rafale, że ty planujesz dziecko, ale chciałabym, raczej prosiłabym cię o sprostowanie tego, bo no jest to zagadka. Co tak powiedział? Chodzą pogłoski, no ogólnie w internecie. Nie mogę ci sprecyzować, bo ja też tych ludzi nie znam. Ja też nie znam takich ludzi, którzy takie pogłoski no sobie... No to przecież ma prawo planować dziecko, dlaczego? Nie, ja nie planuję, że... Nie, halo, bo znowu przerywam je, nie wiem dlaczego. Słuchajcie. Halo, bo ja nie wiem, co to za ludzie takie pogłoski wymyśla, ale dziecka nie planuję, bo nawet nie mam z kim takie dziecko planować. Poza tym, jak ja bym miał dzieciaka planować, to ja bym dziewczynę, ja mam 27 lat jutro. Ja jeszcze, ja dopiero 10 lat, miesięcy, ja odżyłem, kobieto, ja przyjechałem do Niemiec i miałem 40 koła długów po tych streamach. Ja bym temu dzieciakowi na dzień dzisiejszy dał, odbiłem się trochę, ale dopiero odżyłem, a dopiero mam jeszcze plany, do lipca zajebany robotą jestem. Ja nie wiem, co ci takich głupot nagadał, może przez to zdjęcie z wózkiem, a to akurat z koleżanką byłem, wiesz? I tak mówię, a fajny samochód, stoi, zrób mi zdjęcie przy tym, tutaj koło, żeby właśnie, tak szczerze powiem, a ja dziecka nie planuję, co ty? Ja byłem o wujek jestem. No ja też się zdziwiłam, dlatego wolałam to naprostować, bo... Przy kolegi znaczy się córce w zasadzie. Zagwozdka troszeczkę. Dziękuję ci bardzo za odpowiedź. A ty, Rafale, ile masz? Ty będziesz kończył lat jutro? Ja zaczynam 27, kończę 26, no. O, super, no to gratulacje. No i jakie plany na urodziny? Ja normalnie do pracy sobie pójdę. Mam jakieś później po pracy, mam też jakiś tam plan. Z kolegą się spotkam wieczorem. Takiego, kurde, tam w sobotę do mnie przychodzą znajomi, tam jakiś tort wezmę, kupię, gdzieś tam podjadę do jakiegoś cukierni, kupię, nie wiem co tam, kaweczkę, tam jakieś prosecco. Ja mam prośbę do Sadama, żeby też poczytał pytania z tego kanału z pytaniami, jakbyś mógł, Sadam. Ależ rzeczywiście, specjalnie dla ciebie to zrobię. Przede wszystkim... Skoro już mamy możliwość do zadawania pytań, zgubiłem ten pokój, ale okej, poradzimy z tym sobie. Chciałbym was zapytać, co rozumiecie jako szczęście? O kurde, dobre. Elu? No szczęście to jest po prostu zadowolenie. Na kilku płaszczyznach życia, prywatnym, rodzinnym, zawodowym. Jest ta piramida Maslowa, że jak człowiek sobie zaspokoi jakieś podstawowe potrzeby typu jedzenie, mieszkanie, to potem szuka przyjaźni, miłości, a na końcu się chce realizować jako jakiś twórca, malarz. Aha. No i myślę, że jak ktoś może dojść... zaspokoić te wszystkie potrzeby i dojść do tego, że może się realizować, no to jest szczęście właśnie. A niektórym wystarczy, że mają dom, rodzinę i już nie muszą też nic więcej robić, prawda? Jasne. Takie poczucie bezpieczeństwa. A ty masz, znalazłeś Sadamie, masz dojść do tego pokoju, bo ja znajdę w razie czego. Nie, już mam. Ja bardzo chętnie mogę poczytać pytania. Dziękujemy. Oczywiście, tak. Janysie, jest specjalnie dla ciebie. Dziękuję ci bardzo, Sadam, że nam pomagasz tutaj. Rafale, pytanie do ciebie, chociaż trochę ucichłeś nam. Poczekaj, za tego wrzucę. Mamy go.
No nie wiem, naprawdę musicie coś z tym zrobić, bo ja gadam, kurde, i zaraz piszę. Ja, Rafał, wiem, ale to nie poradzimy, to jest Discord, to jest dużo ludzi i Discord się pnie. Kiedy robisz to, co sprawia ci satysfakcję, kiedy, kurwa, jest git, kiedy po prostu wstajesz... Cię, Rafale, mamy prawie 500 osób nas słucha. No spoko, a jak coś, bo na przykład jakby ktoś chciał, Ela, słyszysz, bo jakby ktoś na przykład chciał ze mną pogadać, to będę mógł później zaproszenie wrzucić do was na czat. Nie ma problemu. Wiesz, o co chodzi? Czy nie będzie problemu z tą, ale to ja się Eli pytam, twojej szefowej, ty jesteś pionek. Tak, oczywiście. Pionek. Czuj się swobodnie u nas. Spoko, a to tak, że to no offense, ja mam wyjebane, tylko tak, ale dobra, nieważne. Tak, ta, ja osobiście. O czym my mówiliśmy teraz? O szczęściu. A, dla mnie definicja szczęścia to jest wtedy, kiedy mam, kiedy na przykład o, kiedy jest tako, że wiem, że pójdę spać o północy i wiem, że muszę wstać o 6.30, ale mimo wszystko stanę, kurwa, z uśmiechem na twarzy, bo przede mną, kurwa, też pojadę trochę tam jeszcze chorobę jutro ze swojego. Weekend jest, poniedziałek też muszę wziąć wolny, bo muszę iść do urzędu. Też dobry, bardzo, idę po prostu w swoich sprawach prywatnych też po prostu dobrze. Rutyna pierdolona taka. Dobrze jest. Powiem szczerze. Przepraszam, że tak jeszcze trochę rutkę patusiarstwa daję, ale wiecie, o co chodzi. Ja jak tak wchodzę, ja jestem zbyt wrażliwym człowiekiem. Ja jak tak wchodzę, czasami ludźmi rozmawiam, to później to kurde, taka pizda jestem. A jak takim tonem gadam, to ludzie słuchają, co ja mówię, no. Tak zauważyłem. A dla mnie szczęście to jest to takie kurde życie, jak nie mogłoby być lepiej, bo co w końcu nie Ferrari. A mogło gorzej, nocnymi zapierdalać z przesiadkami. Tak mogę powiedzieć na temat mojego życia na dzień dzisiejszy. No i wstaję rano i wstaję, nie to, że wstaję i krzyczę, kurwa, tylko wstaję, pomodlę się, kurwa, i idę. Zrobię sobie, kurde, herbatę, biorę klucze i jadę przed siebie. Ciekawą rzecz powiedziałeś. Powiedziałeś, że używasz takiego tonu patusiarskiego, bo wtedy ludzie cię słuchają, a kiedy nie używasz tego tonu, to ci nie słuchają, tak? Tak, bo wtedy oni mówią, że ja nudny. Może mają po części rację, bo też ich przyzwyczaiłem do takiego czegoś, że wiesz, emocje były rozrywka. Jasne. Okej. Okay. No i nie chcesz być nudny dla ludzi. Nie, mam wyjebany. Ja mam, mogę tu być, a mogę mnie tu nie być. Ja założyłem Discorda i ja powiedziałem od razu na wejście, założyłem to stricte dla fanów i powiedziałem, że to może być, może tego nie być, ale jakiś będzie to będzie na moich zasadach. Ja mam wyjebany, stary, dla siebie już tylko bawię tą. Ja nie, wiesz, ja swoje przyjrzałem już na internecie 5 minut. Jakby, kurde, nie mam, nie nagrywam nic takiego, mam jakieś tam możliwości, ale nie wykorzystuję ich. Chociaż jakbym chciał, to ponad zmarłem, zaczną nagrywać z powrotem, czy na live, czy też by to ludzie oglądali. Ale ja nie potrzebuję tego na dzień dzisiejszy. Bo wtedy się już nie, w pewnym momencie, jak streamowałem, to się nie czułem szczęśliwy. Ja już to nagrywałem tylko po to, żeby nagrywać, jak tam gościu wcześniej wspomniał. Że siedzieliśmy na siłę z tą Marleną, no coś w tym jest po części. Jasne, jasne. Teraz pytanie. A ja dla ludzi wokół mnie, którzy są tutaj ze mną, z którymi współpracuję, którzy mi pomagają tutaj żyć na zachodzie, gdzie ja też języka nie znam, ale naprawdę na bardzo w porządku ludzi trafiłem, których dziękuję, ale oni są mi incognito. I kurde, daję sobie radę dzięki temu, dają mi kurde możliwość do zarobienia na chleb, tego chlebu, żeby zdobyć. I jakoś tak żyję, a na ludzi z internetu, no co ja mogę powiedzieć? Ja mogę opowiadać, ale nie biorę tego, że nie wiem, jakiś o stricte, że wiesz, o ja pierdolę, na jakąś tam grupę ludzi z internetu, ale nie wiem, co oni tam z tego znają. Czasami się pospinam z kimś po kłóce dla czystej beki, wiesz, o co chodzi, żeby pokazać, że Rafatus nie jest też takim menelem, bo czasami pokazuje ludzką ludziom jak z jakimi są hipokrytami, a robią... Wiesz, co chodzi, wyżej strają niż dupę, kurwa, mają, a robią z siebie w Discordach, kurwa, nie mam około. I mnie wkurwają, bo na chuj takie rzeczy robić. Nie oszukujmy się. I no, tak to, no. Ja tam się nie wywyższam. Ja po prostu mam talent. Ja się nie chwalę, ja mam talent i tyle. Jasne, jasne. No dobra, to może kolejne pytanie. Nawet wybór będzie w tym pytaniu. Czy ma być to pytanie ponownie jakieś takie super, super głębokie, tak to nazwijmy, czy jakieś takie luźniejsze, zabawowe? Tu pytanie do naszych dwójki bohaterów, prawda? Do Eli i Rafała. Co by woleli? No ja nie wiem, no pytanie pytaniami, no tutaj ja mówię, no to tutaj Ela ma do powiedzenia.
Idę zapalić papierosa sobie na balku. Halo? Znowu mnie nie słychać. Ja cię słyszę. Może jakieś zabawowe, znaczy jakieś takie luźniejsze pytanie zadaj na razie. Nie było tak. Oczywiście. Oczywiście, Elu. Więc pytanie do was. Gdybyście byli obiadem, to jakim bylibyście obiadem? Ale to jest pytanie od widzów? Tak. No ja nie wiem, jak na to odpowiedzieć. A słuchaj, a gdzie są te pytania? W którym pokoju? Bo może ja sama poczytam, co? Oczywiście. Wywiady, kanał głosowy. Znajduje się to w... Aha, wywiady, dobra, wiem, bo ja zakładałam to. Czekaj, ja zobaczę, ale może by ktoś jeszcze tam z widzów chciał ewentualnie coś tak na żywo zapytać, nie? No to damy. Nie wiem, a poczekajcie chwilę, bo wiecie co, będziemy powoli kończyć jakoś niedługo, nie? Tak. Dobra. Ale zrobimy następny cage. Tak. Bo my chcieliśmy tak na razie na próbę, jakby to szło, nie? A jak jesteś zmęczony, a to... Zrobimy taki cage, a zrobimy taki cage Ela, jak konfrontacja z haterem? No dobrze. Bo ja na przykład mam propozycję, bo u mnie, wiesz, ja nie będę tu, wszyscy o tym zresztą, czy wiesz, u mnie na przykład tutaj w bo ja też już mam trochę dosyć. Nie, Rafał, ja wiem, do czego zmierzasz. Piszą ci teraz twoi administratorzy, chcą coś po prostu... Ale nie, poczekaj, bo ja nie chcę, żeby się ktoś wyzywał, bo już mi się ja wiem, o co chodzi, nie zgadzam się. Nie, bo wy nie wiecie, nie wiesz, o co chodzi, bo ty już myślisz, że ja tutaj mam nie wiadomo jakie złe intencje i że ja tutaj chcę coś, kurwa, jakieś ugrywać. No, dobra, powiedz. Co? No opowiedz, o co chodzi, ale już wiem, o co chodzi. Chodzi mi o to, że na przykład, ale bez kitu, ja też chcę przy tym być elegancko, żebyście po prostu UW powiedziała, co tak naprawdę jej leży na sercu, a żeby Ela te zarzuty odparła. Ja jako jestem osobą też postronną, bo tak jak powiedziałem, ja nie jestem, kurde, ja jestem jak NATO. Ja jestem jak NATO. Wiesz, o co chodzi? Ja nie oceniam, tak jak powiedziałem wcześniej. I Słucham czasami, jak tak, kurde, najeżdżałem na tą Elę w niektórych kwestiach. Mówię, no, jest dużo informacji na temat Eli. Ja nie wiem, które są prawdziwe, które nie, bo wiem, że też są fejki. Ja już się przekonałem. Naprawdę, no, są też prawdziwe. No i też jakby... Co, no, nie wiem, jakie były poprzednie cage'e z UW. Ale może nie wiem, czy ty byś była... Oczywiście to jest twoja decyzja, żeby nie było... Żebyś ty nie myślała, Elu, że ja tutaj coś tego... Bo ja powiedziałem ci na samym początku naszej rozmowy, że ja cię przychodzę stricte pogadać obiektywnie na temat jako z perspektywy twórcy. To jest tylko taka moja propozycja. No, jak ty się do tego odniesiesz, to teraz powiedz, po prostu posłuchamy cię. No to można się zastanowić nad tym, z tym, że ja mam właściwie takie pytanie, bo dzisiaj to tak chcieliśmy tak ogólnie sobie porozmawiać, zobaczyć, jakby to wszystko wypadło. Jak ty masz jutro urodziny i tam jesteś zmęczony, to możemy jeszcze chwilkę porozmawiać, możemy kończyć. A kiedy myślisz, że moglibyśmy znowu się połączyć w przyszłym tygodniu, byś chciał, czy za dwa tygodnie? Słuchaj, ja tak, jutro na pewno mnie nie będzie, bo jutro jestem po prostu poza domem. W sobotę mam gości, w niedzielę pewnie będę odpoczywać. A ja to proponuję za tydzień chyba, no. Słyszysz, Elu, no ja kurde też mam napięty, Ela, ja możemy też... Może tak za tydzień albo za dwa, nie? Gdy się tam jakoś umówimy. A ty wolałbyś wcześniej, o 20, nie? Słuchaj, zależy, no jak był piątek, sobota, no to tam o której ci pasuje teoretycznie, bo wtedy nie mam jakichś obowiązków. No chyba, że będę w sobotę w pracy, no to też... Aha, no, to wolisz weekendy. Nie, no powiem ci, to... Może być i w tygodniu, tylko żeby... O, Janys tak samo. Moderatorze Janysie, powiedz, bo poza pracą u ciebie, Elu, Janys tak samo pracuje ciężko. Tak, no. Bo w piątki ja mam live'y, w soboty ludzie imprezują, ale można no w sumie niby w soboty, nie? Ja proponuję za tydzień nie... zrobić, mówić się, ja też jeszcze z Ugu porozmawiam, żeby to nie było... Żeby po prostu to... Pogadajmy jak dorośli ludzie, jak normalni ludzie. Jak przede wszystkim normalni ludzie. Jakby
Ja też na to chcę, ja powiedziałem, ja to chcę spojrzeć z takiej strony jak na to. A i żeby nie było, ja naprawdę tutaj nie chcę jakichś kurwa podtekstów robić, jakichś dziwnych rzeczy. Po prostu chcę poprostawiać, nie? Żeby to jakoś wyjaśnić. A może grunt, ja bym na przykład chciał cię zobaczyć w takiej formie, żebyś była szczęśliwa. I ja wiem na przykład, że ty jeszcze do tego jesteś skłonna, żeby sobie tak poprowadzić. Oczywiście, słuchaj, żeby nie było. Ja, żebyście mnie źle nie zrozumiała, bo teraz już też taką stronę odbijam, że ja cię się układać chcę. Ale ja chciałbym po prostu, żebyś to przeżywała. Ten hej, no to mi bardziej chodzi. To też, żebyś się kurde męczyła z tym, bo nie wiem, czy się to męczy. Ja mnie to by męczyło. Męczy ciebie, męczy to, wiesz, kurczę, jakby nie wnikając na, wiesz, no otoczenie i tak dalej. Twoje. I tak jakby idąc w innym kierunku, mogłabyś sobie tak polepszyć jakość swojego życia. No nie wiem, jak mówisz, że zadowolona jesteś, ale wiesz, kiedyś nie miałabyś tego hejtu. Ja na przykład zmieniłem to w takie, mówię ci z autopsji, bo ja też, ja, wiesz, ja się nad tobą nie wywyższam, żebyś ty myślał, że się nie rozumiałam. Każdy wie, jakim ja patusem, kurwa, jestem, byłem, co odpierdalałem kiedyś. Może ja zrozumiałem moje to jakby, kurwa, będzie. I tyle, Jan, wiesz, o co mi chodzi ty? Tak. Ja rozumiem. Tak, tak. Słuchajcie, ale mi się wydaje, że może rzeczywiście powiedz coś Rafale na jakieś podsumowanie, zakończenie, no bo faktycznie, wiesz, nie chcę też, żebyś potem się nie wyspał przez nas, a przecież zawsze się można połączyć znowu, więc... Ale powiedz mi, ty nie masz pretensji do mnie żadnych za dzisiejszy schemat mojej rozmowy z tobą, tak na podsumowanie? Nie, super, ja sobie wszystko nagrałam tak na wideo, że mam swoją twarz, jak rozmawiam i wszystko, co mówisz. I to jest bardzo ciekawe i... No dlaczego i chciałbym, wiesz co, bo pewnie napiszesz... Na takich odcinkach znowu, żebyś coś tam nam opowiedział jeszcze z tych twoich różnych przeżyć, a równocześnie przygotujemy te pytania od widzów, bo dzisiaj... Ja przyznam szczerze, że nie zdążyłam tych pytań poczytać po prostu. Znaczy, Elu, mi chodzi o to, bo ty później jutro napiszesz, Elu, bo jutro napiszesz. Nie, ja na pewno ciebie nie będę nigdzie krytykować, co ci mogę zakładać. No, o kurde, widzisz, rozumiemy się bez słów. Nie, to ja ci to gwarantuję, że ja nic nie będę krytykować, bo ja już wcześniej, jak ciebie reklamowałam to spotkanie, to mówiłam, że się cieszę, że przyjdziesz i i wiesz, ja się bardzo cieszę, bo mi chodzi o to, ja ciebie w ogóle nie oceniam, bo ja chciałam mieć widzów na moim serwerze Discorda, dzięki temu będę mieć więcej osób na live'ie, bo sobie jutro będę opowiadać na live'ie o tym spotkaniu, na jakimś filmie opowiem i sobie wrzucę na kanał, wiesz, dla mnie to jest więcej oto widzów, więc o co więcej pieniędzy, więc im częściej będziesz przychodził, tym fajniej i mi tylko o to chodzi, no nie? Wyrażam zgodę, oczywiście. Wyrażam zgodę na przetwarzanie. A to, co ty robisz, to jest twoja prywatna sprawa, ja tego w ogóle nie oceniam. Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego głosu, ale tak jak mówiliśmy, za tydzień jesteśmy umówieni, ja bym chciał, żeby... Ja bym, jest taka propozycja i teraz posłuchajcie mnie. Ja się za to wezmę osobiście, tak jak ostatnio, żeśmy weszli, gadali, jakby tętni do ciebie nienawiści, a dla mnie to też, ja jestem prywatnie troszeczkę, to jest dla mnie dobra dziewczyna, to jest, wiesz, już tak teraz normalnie pogadajmy, jak ludzie tam już dobra. I tak, kurde, też mnie ciekawi. I chciałbym, żebyśmy to nagrali, kurde, nagrali. Chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali w normalny sposób. I ja też, ja nad tym teraz stanę, bo ostatnio jakbyśmy gadali na temat dzisiejszego podium, to też, kurde, taka niefortunna sytuacja zaszła. Ja jako prezes powinienem też zareagować, ale też dla mnie to był taki, kurde, wiesz, źle się zachowałem. Ja to cię przepraszam, bo źle się zachowałem, powinienem od razu opowiadać. Nieprofesjonalne zachowanie, niesubordynacja z mojej strony taka wynikła. Ja to też wziąłem poprawkę. Aczkolwiek chciałbym, żeby była konfrontacja, bo ja lubię na przykład ludzi porównywać i myślę, że na rozmowie, rozmowa na poziomie, bo w takiej formule ja będę chciał to poprowadzić z wami, żebyśmy po prostu porozmawiali normalnymi dialogami, bez jakichś tam wyzwisk. Myślę, że no nie wiem, czy może widzów to znudzi, bo może widzowie szukają, kurde, rozrywki. Ale ja myślę, że takim akcentem wiele się sprawdzi. Ja się wydaje, że tych naszych widzów z naszego serwera ty bardziej interesujesz jako osoba, a nie jakieś tam osoby mało znane. Więc chyba nie ma sensu akurat. No ja się mówię, Elu, ale to ja ci mówię, bo ja mówię. Troszeczkę dla mnie, no. Nasze dwie osoby połączyły tutaj. Te wszystkie osoby, które są na tym serwerze teraz. No ja, no, ale powiedziałeś wcześniej, że...
takiego Cage'a. Znaczy zrobimy z tobą Cage'a, ale nie z UW ani z jakimiś hejterami. Z tobą możemy zrobić u ciebie ale, na serwerze. A wy macie jakichś hejterów moich? Na serwerze ostro krytykują? Znaczy wszędzie tak, są hejterzy. Nie wiem. W sumie wszędzie nie mamy. Nie. Wszędzie są hejterzy jacyś, no ale nie ma sensu z osobą jakąś nieznaną robić Cage'a, żeby cię nawyzywała. Dla mnie to... Nie, ja nie chciałem, nie, bo ty miałeś już źle, to ty sobie coś dopowiadasz. Ja chciałem to wyjaśnić bez dyskusji, żeby później nie było takich sytuacji, że cię Ewa... Nie wiem, bo ja nie chcę, czy to ludzi będzie interesować. Ja powiedziałam, że ja bym na tym sam stanął i bym miała po prostu jakby... Jakby kurwa, jakby była patologia taka już, żeby się myślę tutaj wyzywali od najgorszych, my, to ja bym poprosił o wyłączenie tego po prostu. Poprzez służbę, odpowiednie służby. Przepraszam panie prezesie, czy mógłbym jeszcze ostatnie pytanie zadać? Wiem, że się chamskuję, ale... Gościu, bo... ale prestiż mi podniosłeś, wariacie, panie prezesie, kurwa macie. Dobrze, dobrze, ale... 20 minut, więc chciałem szybko to ogarnąć. Jedno, miałem tutaj dwa pytania, ale na jedno pan odpowiedział. Możesz mówić Rafał normalnie, nie tak. Dobrze, dobrze, Rafale. W takim bądź razie. Pamiętasz, były takie środowiska komentarzy, które cię dość mocno krytykowały, punktowały twoje złe zachowania, lub po prostu mówię o twojej osobie, tak? Halo? Coś nie wiadomo, czy Rafał nas słyszy. No, chyba zaraz wróci. Ale my nie mamy takich, ja na przykład nie mam takich problemów z połączeniem. To może być związek z tym internetem, co Rafał mówił, że w Niemczech ma jakiś problem z internetem. Najprawdopodobniej. Niemiecki internet. Najlepszy na świecie. No ale z drugiej strony Janys też się łączy z Niemiec, tam z Frankfurtu, tak, Janysie? Tak. I ani raz ciebie nie wyrzuciło, prawda? Momencik, już dodaję prezesa. O, tak. Halo, halo. Halo, halo. Skończyło się na tym moim pytaniu odnośnie komentarzy. Ale nie mam zielonego kółeczka. Tak, to nagrywali o mnie tam Spysiński i ci inni tam, kurde, ja nie wiem, to są dla mnie, to jest już temat odrębny. Niech tak, mi... i jeszcze właśnie to było wstępne pytanie, czy, bo pamiętasz na pewno marzyciela, to była osoba, z którą się dość mocno wyzywaliście. Zaczęło się na tym, że zaczął zgrywać dobrego na policję. Ojca Marleny wziął na kamerę, ojciec Marleny w pewnym momencie go pocisnął. Dokładnie. Ja gadałem normalnie z ojcem Marleny w pewnym momencie, myśmy w Bielsku mieszkali, mu wytłumaczyłem, że on kurwa się na nim wybija i wytłumaczyliśmy sobie już pewne sprawy prywatne, gdzie już ojciec Marleny też od tego kurwa tam już miał wyjebane, bo też mu powiedziałem kilka słów, bo wielki kurwa cwaniak, a alimentów nie płacił, jak kurwa z jej matką kurwa zdradził jej matkę, jak miała Marlena, ile? Tam kurwa z 16 lat chyba. Dokładnie. A w ogóle płacił, przejewał kurwa materiały na chatę i nagle wielki tatuś, bo internet, bo ten mu nagadał, że pieniądze będą z tego, wiesz o co chodzi, cwaniak pierdolony. Nie wiem. Będą, ten marzyciel mu nagadał, bo że ja mam fame i ona. I... Tacy ludzie. To jak się to skończyło z tym marzycielem? Czy kiedyś się spotkaliście w końcu? Dostał raz pierdol przy pick-upie od moich widzów. Ja przyjechałem raz, bo mnie pozwał o gwałt, że taka byłą dziewczynę niby kurwa gwałciłem, co Milona robiła i ją ruchałem na klatce, bo się sama ruchać chciała i z tydzień nawet ją ruchałem raz. Tak brzydko powiedzieć, bo nie, z kobietą to ja uprawiam miłość, a to kurwa była. Ale dlaczego kurwa była? Bo po prostu powiedziała, że ja ją zgwałciłem, jak już zobaczyła, że mam fame i ona zaczęła o tym nakręcać na internecie, że on taką bombę szykuje, że on już nagrywa to profesjonalnie. Ja mówię, tak, to ja siadam w pociąg i przyjeżdżam do Siedlec. Wynająłem kurwa sobie hotel kamienicy, apartament najdroższy za 300 zł na noc. Marlena wtedy też przyszła, czekaliśmy na niego, on chuj telefon wyłączony, kurwa nie odzywa się, streamów nie robił wtedy nic. Jak to się nazywa? No i chuj, ja tam przyjechałem do Siedlec, pomarażowałem, no i wróciłem do tego Bielska. A ten chuj jakby nigdy nic nie odpala streama z Euro Truck Simulator. Wiesz, co chodzi? Wiem. No, on też chyba jakieś zarzuty, kurwa, na tym parę, przecież o pedofilię.
Tak, tutaj. Tak, bo też mniejszość... Ten też jakiś kurwa majciarz pierdolony, kurwa, zwyczajniec jedyny. Tak, mniejszość komentarii właśnie się potem na nim poznała. Zaczęły wyskakiwać jakieś screeny, którego oskarżają o pedofilię. Więc na koniec z nim. Ma bana niepisane na YouTube i już nie wróci z panią. No, no to dziękuję panie prezesie, to tyle chciałem. Ode mnie. Dziękuję pięknie i bardzo pozdrawiam gorąco. Dziękuję. Wzajemnie. Słuchajcie, no to ja mam taką propozycję, no bo Rafał prosił, że już chciałby powoli kończyć. Że to dzisiaj takie pierwsze spotkanie i po prostu jakaś próba, jakby to wszystko wychodziło. Możesz, Rafał, coś powiedzieć na koniec jeszcze? Ja do windy wchodzę na kamerę z powrotem, dajcie mi 3 minuty. Dobrze, ja dobrze. No, wydaje mi się, Janysie, że prawda, na razie to nam wystarczy taki wstęp, powiedzmy. No i będziemy dalej się umawiać na następne jakieś rozmowy. Może się uda w przyszłym tygodniu, a jeśli nie, to za 2 tygodnie, bo w przyszłym tygodniu jest ta gala Fame MMA w Krakowie, więc ja wydaje mi się, że może za 2 tygodnie następne spotkanie. Jak myślicie? Janysie, jesteś? Przepraszam, zamyśliłem się. Nie no, pisałem z kimś. Wiesz co, ja jestem całkowicie za... Możesz się umówić z Rafałem za tydzień albo na za dwa. Może być podobny temat albo jakiś inny do rozmowy. No ja coś wymyślę, ja coś zaproponuję też. Ja też chciałem od razu zaprosić też na Rafała Discorda. Ja tylko powiem tak, żeby Ela nie pomyślała, że tutaj się promuje, ja tylko zapraszam. Możesz ja się porozmawiać. No to możesz się promować. Promuj się. Promuj się. Nie, ja się nie promuję, tylko jak ktoś chce ze mną wejść porozmawiać, bo też ludzie kurą nie będą. Ale to jest obopólne. Ela też się promuje na tobie. Wrzuć wpis, napisz na przedpokoju. My będziemy pisać zaproszenie na twojego Discorda. Ja wam mam takie inne. Tak, i następnym razem u Rafała może też zrobimy jakiś podium, żeby było sprawiedliwie czy uczciwie, żeby też tam... A ty, Rafał, masz ile osób tam? Różnie tam, ja nie wiem, jak to się liczy. Pan pisze, że jest 800 online, ale nie to, że 800 online na żywo, bo tam jest chyba, że przez cały dzień się liczy. A wszystkich członków ile masz? Bo u nas jest 6,5 tysiąca. A to ja nie mam tak tyle, ja mam mniej. Ja to zrobiłem ze stricte for fun, no. Tak, żeby sobie po prostu ludzie mieli ze mną porozmawiać, a ja tam nic takiego nie robiłem, tylko sobie dostał i różne tam historie były. Moi hejterzy też tam byli w moderacji z początku, jakieś kasztany, nie kasztany, co się później okazały. No, kurde, a ty masz tego Discorda? Kiedy założyłeś? Po styczniu jakoś. Aha, no to tak jak ja. Ja też zimą. No ale ty to masz fajnie, bo ty to masz, wiesz... Okej, bo tutaj mi piszą... 2,5 tysiąca członków pisze. Aha, no to też dużo. No, moja moderatorka, czy moja osoba druga po mnie, no jakby nie patrzeć, wiesz, no Elu, no UW jest jakby, nie wiem, no jest osobą, która ma do ciebie jakieś problemy, dla mnie to jest osoba, która też... Niestety czasami tak to jest, ale ja do ciebie, jak mówię, nic nie mam, no. Ola to jest... Kurwa. No fajnie. Ja myślę, że może mnie nawet polubić czasem, pomimo na początku. Pierwszy raz, jak się poznaliśmy na przystanku Kozborowa, to trochę miałam zły humor, a dzisiaj tak spokojnie, fajnie się nam rozmawia, prawda? No normalnie, no ja mówię, ja chciałbym sobie porozbijać z tobą gadki, może mnie coś jeszcze z tego można by było wywnioskować i tak jak mówię, no kurde, mamy wiele możliwości, a ja nie wziąłem zapalniczki z domu, żeby z tego mam. Ale ty musiałeś mieć dużo tych przygód, tylko problemem jest to, że może też nie wszystkie pamiętasz dokładnie, nie? Bo ja mam coś takiego, że jak wypiję 2 piwa, to nic nie pamiętam, co mówiłam na przykład, nie? Tak podejrzewam, że dużo było fajnych sytuacji i to ich nie pamiętasz, nie? Ale ja nie piłem 2 piw, ja piłem o wiele więcej i pamiętam. No, i pamiętam tylko zgonów. I będę tylko pijany, jak zamknięte. No ja sobie właśnie zdaję sprawę, że więcej piłeś. Ja nie piłem alkoholu, ja się alkoholem konserwowałem. No. Także to ciekawe,
Właśnie jestem pod wrażeniem, że pamiętasz tyle rzeczy, nie? Bo to jednak jest problem z tym zapamiętywaniem jakichś tam szczegółów. A słuchaj, a ty nie myślałeś o tym... Ja takie mam pytanie. Nie chcesz się po prostu pogodzić z tą Marleną? Już tak definitywnie no koniec. Ale ja nie jestem z nią pokłócony, ja się z nią widziałem, jak ja się z nią powiedziałem. Ale już ja się nie chcesz z nią spotykać i tak dalej. Żeby z nią nie... Bo ona by chyba... Znaczy może tak nie odpowiada jednoznacznie, żeby jej nie było przykro. Ja jestem gówniarzem, ja chcę normalnie wydaje, prowadzić. Wydaje mi się, że ona by chyba chciała, nie? Prawda? Ja jestem gówniarzem, ja chcę normalne życie prowadzić, ja się ogarniam. Marlena, ja potrzebuję dojrzałej mieć kobietę. Jak już na razie chcę być sam, bo chcę nad sobą popracować, chcę jeszcze wytrzeźwić bardziej. Chcę jeszcze troszeczkę moich, kurde, jakby rzeczy sobie popracować nad samym sobą, żeby sobie znaleźć partnerkę, której naprawdę mam szczęście. I ona będzie szczęśliwa i będziemy szczęśliwi, będzie gitara. Wiesz, o co chodzi. A ja nie chcę z Marleną, bo ja wiem, że nie wypali, ona nie jest... Ja z nią gadałem 4 dni, jak byłem z nią w Warszawie. Później ona wróciła. Ona co, zobacz, co na internecie odpierdala. Nie chcę takiego czegoś, ja nie będę, kurwa, znowu kogoś ogarniał, ryzykując, że sam mogę się w nauk jeszcze wpierdolić. Znowu wódkę pić i znowu stracić wszystko. Wiesz o tym, że jak ja bym zaczął pić i odpierdalać takie numery. Ludzie tutaj, z którymi ja na co dzień jestem, wiedzą o wszystkim. Chłopy, co po 30 lat tutaj siedzą w tych Niemczech, po 20. I też mi dali, kurde, wędki, żeby sobie tutaj pomóc, żeby tutaj troszeczkę się, kurde, odnadbić, się odbiłem, faktycznie. I też nie chcę tego stracić. I Marlena jest taką osobą, która by mnie ciągnęła w dół, no nic oszukiwać, no. Ja jej próbowałem pomóc, chciałem jej ogarnąć robotę. To ona wyzywa, kolega mój z zawodówki, ma kobietę, to ona się tak sprząta tam. Obiekty, poza jak już nie ma ludzi. Chciałem jej to, wyzywała kobietę tą. A ja jej nie wezmę tutaj do siebie, kobietę, co ja bym ją tutaj wziął, to bym zaraz na Bachowie, kurwa, był na dworcu z tym i bym teraz wrócił do Warszawy. Albo gdzieś. Ja nie mogę takiego czegoś zrobić, bo nie mogę ryzykować. Ja też do chuja pana całe życie patrzyłem na wszystkich wokół siebie. A teraz co? Teraz też chcę, ja chcę sobie poradzić. No rozumiem, tak. Ona mieszka u matki. Matka jej Michę da. Siedzi tam ciepło ma. I tak jakby się z widocznie odpowiada. No to co, ja będę na siłę, kurwa, kogoś chciał uszczęśliwać? I ona, może, razy, tak. Mówi, ona jest szczęśliwa. No, ja to rozumiem. Ja nie chcę być, ja nie chcę być w szczypie. Ja nie chcę być w szczypie z dziewczyną, co się kurwa nie myje, bo ona się nie myje w pizdu. A ja nie potrzebuję, ja mam ci pokazać, ja ci pokażę. Jak będzie, bo teraz nie mogę kamery włączyć, jak będę w domu, ja ci pokażę, jak ja mam w domu teraz na nowym mieszkaniu elegancko. Mam eleganckie wonu na nowym osiedlu, strzeżonym, kurwa. Elegancko wszystko, dobry obiekt, dobra lokalizacja, posprzątane mam chałupce. Mopa kupiłem za 40 euro, elegancko, mam panele czyściutkie, wszystko elegancko poukładane. Ja mam czyściutko w domu, ja nie mam takiego, kurwa, ja mam elegancko. Ja mam czyściutko, pomyte, eleganckie, odkamieniony prysznic, lusterka wszystkie pomyte, lustro eleganckie mam w łazience, kuchnia elegancko, wszystko do tego, lodówka czysta, wszystko elegancki, o, taki stolik mam też, hoker taki. Ale sam sobie prysznic. Sprzątasz? Ach to mam, przecież ja nie potrzebuję sprzątaczki. Ja sobie posprzątam, ja sobie uporządek lubię dbać, bo ja się lepiej czuję wtedy. Ale to brawo. Ja nie lubię syfu, bo jak ja się w syfie budzę, to ja się, wiesz co, ja się źle czuję w syfie. Miałem syf, jak się teraz przeprowadzałem na tym starym mieszkaniu, bo tam to już, kurwa, mi się tak nie chciało, ja mi się żygać już chciało, na wiosce tej, ja nie lubię tak. Tutaj to ja mam dobrze. Tutaj żyję inaczej, to jest fajnie. To kiedy przyjeżdżamy na jakiś wywiad do ciebie, skoro masz takie fajne warunki? Do mnie, robisz to, ja powiem ci szczerze, że... Ja żartuję oczywiście, ale wiesz, no pomyśleć można zawsze. No nie wiem, ale nie obiecujecie, ale tak jak nawiązując to, ja to wiesz, oddzielam życie prywatne, życia internetowego grubą kredką, bo to by mi głowę popsuło. Znaczy to można się spotkać w jakimś neutralnym miejscu, na przykład u mnie w domu, czy coś takiego, jakby była okazja. Zresztą, no... Ja nie zapominaj, żeś mnie wyzywał i zostałeś wyrzucony dyscyplinarnie z zarządu mojego Discorda. I do mnie nie jestem neutralnym dla mnie. No, no gadałeś wcześniej coś innego. No nie, no, że jest gitu teraz, bo też jakby ja sobie panowie. Czy mogę jeszcze tak szybciutko jedno pytanko? Bardzo dziękuję za głos swoją drogą. No, dzień dobry wieczór. Dobry wieczór. Rafał, pytanko mam od tutaj od Sparka, o, w ten sposób. Czy udało się, ci się jakiegokolwiek... Od kogo pytanie? Od Sparka. To jest jeden z naszych użytkowników, bardzo miły człowiek. Natomiast nie ma możliwości wypowiadania się, więc zostałam poproszona, żeby cię o to zapytać. Pytanie jest konkretnie do ciebie. Czy udało ci się jakiegokolwiek hejtera pociągnąć do odpowiedzialności prawnej za swoje czyny? Nie. Bo nie podejmowałem takich kroków. Żadnych.
ale jakbym musiał, to bym podejmował, a na dzień dzisiejszy to nie. Nie potrzebuję. Czy zamierzasz podejmować takie walkę z hejterami? Czy walkę z hejterami? Ja nie walczę, ja po prostu mówię, żeby się do mnie odpierdolili, bo ja nie będę z nimi walczył. Teraz jakby mi ktoś pod górkę robił i ktoś by mi się w życie prywatne wpierdolił w sferę, autentycznie, mam wyjebane, kurwa. Jakieś zaskórniaki mam, ale to sobie trzymam, pójdę do banku, wezmę kredyt 10 koła, kurwa, pójdę do adwokata i chuj. I się skończy, kurwa, babci sranie, wiesz o co chodzi? Ja tylko mówię stricte teoretycznie, jak to wygląda, bo nic na dzień dzisiejszy na sumieniu nie mam, co mi mogą zrobić. Co, do roboty wyślą, kurwa, maila z filmikami, widzieli już. Wiesz o co chodzi? Mi chodzi o to, żeby ludzie po prostu zrozumieli, żeby ludzie się dogadali. Nie chodzi, Ela to jest w ogóle odrębny temat, ja mówię o sobie. A Eli chce, jakby nie to, że pomóc, kozarią chce po prostu to rozwinąć, jak to ona widzi z jej perspektywy. A ja nie to, że walczę, tylko po prostu mówię, że to jest zjawisko, które ja wytrzymałem to, Ela może też to wytrzymuje. Ale są ludzie, którzy na przykład tego nie wytrzymują, kurwa, chcą się pchać na internety, więc to też może to też być jakimś takim, tym, że ludzie... Wiesz, co chodzi, że o... Ktoś, no kurwa, inteligentna osoba z tego jakieś wnioski wyciągnie z takiej rozmowy, co ja tutaj prowadzę, tak mi się wydaje. O, w ten jasne, sposób. Bardzo ci dziękuję za odpowiedź. Proszę bardzo, miły, spokojnego, spokojnego tej życzę, pozdrawiam. Wzajemnie, pa. Słuchajcie, to ja proponuję, że będziemy kończyć, tak, nasze spotkanie. Dobra. I umówimy się znowu, jak Rafał będzie miał czas, tak, na jakieś dalsze rady, wspomnienia, pomysły różne. Kochani, dzień dobry, ja mogę się wypowiedzieć. Ja chciałem powiedzieć jedną rzecz dla Eli i jedną rzecz dla Rafała. Dla Rafała mam prośbę, żebyś nie skupiał się na osobach, które ci źle życzą i na jakimś, nie wiem, odgrywaniu się i tak dalej, tylko na sobie. I w sumie Eli życzę podobnej rzeczy, bo wiem, że na spotkaniu z fanami miałaś przyjemne chwile i po co się skupić na hejterach, jak można się skupić na pozytywnych osobach. Dziękuję. Dzięki bardzo, pozdrawiam ciebie gorąco również i spokojnej nocy ci życzę. Ja tylko jeszcze chciałbym napomnieć o tym linku do tego Discorda, jakby ktoś chciał któregoś dnia pogadać ze mną czy coś, dobra, to tutaj wyślę sobie, nie? Tak, tak, no to później... Jak będziecie chcieli, to też sobie siedzicie u mnie. Tak, wchodź do nas na serwer i podawaj te linki co jakiś czas. No, tylko że... Ja nie chcę się promować, Ela, naprawdę. Ja nie szukam atencji. Ja, dla mnie to jest zabawka, po prostu ja chcę ze mną pogadać, bo miliony ludzi widziało, jak strzałem do wiadra, jak kurwa, jak sprzedałem takie numery. To niech teraz sobie ze mną normalnie pogadają i się ode mnie odpierdolę, ja nie potrzebuję pomocy. Ale jak ktoś, jak ktoś chce mi pomóc, to niech mi nie szkodzi. No ale Miki nie zrozumiałem. Jak chcesz, to my możemy sami podawać też link na twój serwer, pisać, że serwer, link na serwer Rafa Tusa, z którym ostatnio rozmawialiśmy na kanale. Jak słyszysz, możesz dać taki link stały, który się nie wygasza po 24 godzinach, bo ja nie mogę, klikam w te... Mnie denerwują te już Discordy, ja tylko czat uganiam. Adres tego, ja nie lubię tego. Tak, przydałby się, żebyś podał taki link, co jest stały. To przed pobraniem go musisz sobie zaznaczyć takim suwakiem, że stały link i potem kopiuj link i masz wtedy go. I wklejasz do nas na serwer, no i mamy. Można pytanie zadać? Dobra, mam. Świeże powietrze. Poczekaj, co? Ktoś coś mówił? Jakub Boży. Wiesz co, bo mam takie pytanie od mojej... Mam pytanie od mojej moderatorki do ciebie. Mogę zadać te pytanie? Normalne pytanie, mogę? Jakbym był nienormalny, to bym nie zadawał do ciebie. No, tak? Dobrze, proszę. Bo Uwu się pyta, czy byś przyszła do nas na chwilę na Max 3 porozmawiać, ale napisała, że będzie bardzo miła i chce się dogadać po prostu. Ja też, jak taka propozycja jest, mogę 15 minut jeszcze poświęcić maksymalnie, bo też się już włączą się stąd. No, że naprawdę na 10 nawet minut. Możemy się kiedyś umówić, tylko dzisiaj to właśnie nie bardzo mogę już. Ale to może się umówmy kiedyś na spokojnie, dobrze? Poczekaj, za chwilkę tylko ja wrzucę sobie ten link, dobra, tak jak gadaliśmy. To ja bym się chciał zapytać dla Eli, może Rafał też będzie chciał odpowiedzieć. Mi chodzi o to, czy Ela się zastanawiałaś może nad tym, czemu tak jest, że wokół ciebie jest tak strasznie dużo hejterów, a wokół tych większych youtuberów jak Spysiński czy Wardęga
No to ja nie zauważyłem, żeby tak dużo osób je krytykowało i obrażało. To znaczy... Nie, no dlaczego? Przecież dużo ludzi krytykuje też Mateusza Spysińskiego, czy Karionera. Akurat Wardęga jest taki, on w ogóle nikogo nie prowokuje, jest miły zawsze, więc jego tylko krytykuje konkurencja zawodowa, można powiedzieć, że mu zazdroszczą sukcesów, no nie? Ale na przykład Mateusza Spysińskiego dużo ludzi krytykuje i Karionera. No, ty mówisz o krytyce. A mi chodzi o to, że na przykład wokół ciebie jest dużo takich grupek na Facebooku czy Discordów, że oni na przykład cię obrażają po prostu, nie krytykują, tylko obrażają. A na przykład Mateusza Spysińskiego krytykują, ale no nie widzę, że na przykład ktoś mówi, że jest no taki i taki. No nie będę przeklinać też. Znaczy ja myślę, że ja jestem jakimś takim ewenementem faktycznie, że robią o mnie te grupy. Nie, bo myślę, że to ma związek z tym, że ja bardzo dużo faktów ujawniam z mojego życia prywatnego. A na przykład o takim Mateuszu Spysińskim nie wiesz nic, no nie? Jak on żyje prywatnie i może to ma po prostu pewien związek. Ja przepraszam bardzo. Na przykład o Zenim i nic nie wiesz o tej jego żonie, ja jak oni spędzają czas. Pytanie jedno. Bo proszę. Jak ktoś chce, to ja tego linka wyślę do tego Discorda, jak ktoś chce porozmawiać sobie kiedyś tam ze mną, to czasami tam wchodzę, czasami jak mam chwilę wolną, to też jak jestem w pracy, to też wejdę się odmurzyć na chwilę. Bo ja tak się odmurzę na tych Discordach, chcę pogadać z wami, lubię czasami z ludźmi. Lubię ludzi poznawać, ale na dystans, bo jestem... Tak, napisz ten link, tak, teraz na wrzucam linka. Pokoju i wyślij mi i Janysowi na priv, to my będziemy co jakiś czas publikować. Nie, ja ci dziękuję, to tylko tak o teraz rzuciłem, ja nie potrzebuję. Dziękuję ci bardzo, że w każdym bądź razie za miłe chęci. O tak po czasu ale możemy nie miała też, wiesz. Spoko, wyślę ci, nie ma problemu. Bo to jest ten taki niewygasający link. Tak, specjalny, unikatowy dla ciebie. Też już wysyłam. No to fajnie. Słuchajcie, drodzy widzowie, no to co, ja myślę, bo Rafał prosił, że on tam wstaje wcześniej do pracy, żeby nie jakoś nie przedłużać dzisiaj. Tak chcieliśmy się na razie wstępnie spotkać. Ja dziękuję wszystkim bardzo za spotkanie. Tobie, Rafale, dziękuję Janysowi, że tutaj pomaga. Przepraszamy osoby, które nie udało się im zadać pytań, ale to na razie takie wstępne spotkanie będzie znowu za jakiś czas, to porozmawiacie sobie. Tak, jeszcze porozmawiamy sobie na temat Martyny przede wszystkim, bo też takie pytania do mnie pytały, żebym więcej się rozwinął na temat Martyny Zadrożnej. Ja się jak najbardziej z chęcią rozwinę w przyszłych spotkaniach, bo mam wiele ciekawych wątków i faktów na temat tej osoby do powiedzenia. O tej Zadrożnej to bardzo dużo ludzi ciekawi. Ludzie chuja wiedzą, ja wiem naprawdę, bo ja miałem słowo. Właśnie o to chciałem, to może następnym razem bardziej rozwinąć ten temat. Już u siebie tam, nawet u ciebie jakbyśmy robili to, nie? Ja ci, Elu, dzisiejszego wieczoru dziękuję za wartościową rozmowę. No, dla mnie wartościowa rozmowa, bo myślę, że rozmowa była na poziomie nasza. I też jakby coś sobie z tego tutaj wyciągnąłem na pierwszym naszym podium. Mam nadzieję, że nie ostatnim, że jeszcze dojdziemy do... Będziemy ustalać, prawda? Tutaj Janys, twój współpracownik, jest jakby korytarzem dyplomatycznym. Kolektyw tematycznym bezpośrednio ze mną, z filerem mojego tutaj też reprezentującego. Znaczy moją osobę w zasadzie, to ja nie będę już pracować, że ze mną. Tak, chyba będziemy się umawiać na następne rozmowy i będziemy sobie rozmawiać. No to co, to ja dziękuję bardzo wszystkim. Tak, ja również dziękuję wam widzowie wszystkim za te pozytywne i za negatywne komentarze. Też na pewno wartościowe. Pozdrawiam was wszystkich i życzę wam naprawdę z czystego serca wszystkiego dobrego. I spokojnej nocy. Pozdrawiam gorąco. No, ja też życzę z miłego wieczoru. Dziękujemy jeszcze raz. Na pewno dużo osób wyniosło jakieś ciekawe wnioski i mi to też dało do myślenia. No i będziemy się przygotowywać do następnych spotkań. Także dziękuję wszystkim. Dobranoc. Ja też. Życzę wszystkim miłego wieczora i w ogóle miłej nocki. Elo.